Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery przed wami, ale przede wszystkim, o tutaj jeszcze to kamerkę poprawimy, przede wszystkim Piotrek Szumlewicz, czerwona, chociaż dzisiaj trochę niebieskawa twarz Resetu Obywatelskiego. Przy okazji przewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa. Piotrka w Resecie możecie odszukiwać co środę o godzinie 17 w audycji Czas na Związki. Dzień dobry Piotrze, dobry wieczór właściwie Piotrze, dobry wieczór Państwu. Znajdziemy dzisiaj, mam nadzieję, jakiś krótki chociaż klucz na jakby podsumowanie tygodnia, żeby to faktycznie było chociaż ze dwa, trzy wydarzenia również z tygodnia. Ja mam takich kilka przygotowanych, więc w razie czego bądź Piotrze gotów, że będę przywoływał nas też do porządku jakimś takim wydarzeniem z tygodnia. Dobry wieczór Piotrku. Dobry wieczór Wojtko. Co tam u ciebie? Wiesz co, właśnie... co tam masz? Czy masz jakiś temat taki w sensie, który ciebie, wiesz, wątrobę ci ściska? I trochę bo to, że trzeba spłacać kredyty, to już wiemy od doradcy finansowego Suskiego. Doradca finansowy Suski indagowany na okoliczność, co mają zrobić ci, którzy wpadli w pułapkę kredytową związaną z skokowo rosnącymi stopami procentowymi i tak dalej, tymi kredytami, że teraz 100% im wzrosła już od czasu, kiedy zaczęli, że 100% im wzrosło. Ten powiedział, no cóż, jak się bierze kredyty, to trzeba je spłacać. I w sumie nie powiedział nic, niby powinniśmy powiedzieć, no okej, powiedział, co wiedział, to tak trochę, może to truizm, no ale powiedział prawdę, tyle, że no chyba nie tego spodziewano się po ministrze, chociaż nie wiem, czego się można było spodziewać. Na przykład jeżeli ktoś w ogóle zapytywał, w ogóle to też jest taki powrót do naszych dawnych rozmów też, co przyświecało, jaka synapsa w mózgu przeskoczyła jakiegoś dziennikarza, zakładam na przykład, że chciał poważny materiał przeprowadzić, tak? W sensie nie, że... bo obaj wiemy przecież, że chodziło o to, żeby Suski coś pierdyknął, żeby klikalność tam wzrastała, tak? Żeby po prostu walnął jak łysy warkoczem o kant kuli i jak zwykle znaczy, i żeby było chłe. Ale a tak naprawdę to sprowadza naszą debatę publiczną. Oczywiście do poziomu właśnie Fame MMA i tak dalej, rozumiesz, jakichś takich przypierdolek. No bo jaka synapsa by normalnemu człowiekowi, normalnemu, zakładam, że jest jakiś dziennikarz, który nie jest pod pręgierzem właśnie tego, słuchaj, jak dzisiaj nie dostaniesz 20 tysięcy kliknięć, no to wypad z baru, nie? No to pierwsze co jest, to zadzwonić do Suskiego, Sasina, nie wiem, do Korwin-Mikke, to panie, widział pan tego kulawego, chodzi po ulicy, to no tak, kurwa, jak kulawy na ulicy, i rozumiesz, i zaraz jakieś tam coś się wydarza, no ale tak no, to jest smutne, że do ministra polskiego rządu dzwoni się w ogóle z takim zamiarem, tylko po to, żeby coś pierdyknął. Nie? Nikt przecież o zdrowych zmysłach nie podejrzewa, że o, zadzwonię do Suskiego, dowiemy się, czy coś tam rząd pracuje nad tym, żeby było lepiej. No nie. Suskiego się nie da uznać za eksperta rzeczywiście w żadnym tego słowa znaczeniu. Natomiast warto przypomnieć, że ta jego wypowiedź ma swoją tradycję, znaczy tego typu wypowiedzi, nie chodzi tylko o klikalność, bo słynna wypowiedź dawno temu Cimoszewicza, tam jak były jakieś podtopienia, trzeba było się ubezpieczyć. Nie podtopienia, przepraszam, to była akurat powódź stulecia we Wrocławiu, rozumiesz, tam tak, Wrocław tak. Zalało. I on wtedy sobie palnął i rzeczywiście SLD chyba nawet na tym trochę straciło i w sumie... No przegrał wybory potem, stracili władzę. On został być premierem. Tak, brzmiało to okrutnie. Później podobnie głupią wypowiedź miał Morawiecki tam na pytanie, co tam mają ludzie młodzi robić, co mają problemy, że on powiedział tam zmienić pracę, wziąć kredyt, nie? No więc Suski jakby się wpisuje tą tradycję różnych obozów politycznych, tak żeby oddać też pewną uczciwość, że Suski rzeczywiście wyróżnił się.
wyróżnia się głupotą, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że ta wypowiedź Suskiego, no ktoś go tam chyba powinien jednak okrzanić, dlatego że to jest sprzeczne z obrazem PiSu jako jednak partii sprawczej, nie? A tutaj wychodzi o to, no sorry, my tu nie mamy jakby nic do gadania, róbcie sobie co chcecie. Natomiast wiesz co, dzisiaj spytałeś, co mnie w ostatnich dniach tak jakoś tak dotknęło i muszę powiedzieć, no, że dzisiaj mnie dotknęło, mianowicie trochę przez przypadek włączyłem telewizję i usłyszałem Adama Glapińskiego, który nawijał tak ze 2 godziny, ja słuchałem około godziny, muszę uczciwie przyznać, nie całości, ale chyba większość, tam godzinę z kawałeczkiem słuchałem. I muszę ci powiedzieć, że dotychczas uważałem Glapińskiego za takiego, no takiego klasycznego rządowego dzbana, że tak powiem, że tam czasem balnie coś głupiego, na przykład, że jest najlepsza sytuacja w gospodarki tam od rozbiorów, tam bodaj 3 miesiące temu powiedział, albo że Polska w ogóle, wzorcowy wzrost gospodarczy, kiedy się... Wszyscy widzieli, że jest źle, nie? I że w czasie epidemii też mówi, że jest fantastycznie, kiedy ludzie masowo umierają. No i wszyscy chcą od nas pożyczać pieniądze. Tak, tak. I że, i tak słuchałem jego i stwierdziłem, że ta jego dzisiejsza, to jego dzisiejsze wystąpienie, może ze mną jego długość, ale była w tym pewna nowa jakość, że tak powiem. To znaczy takiego rodzaju, takiej bym powiedział, miksu jakiegoś takiego takiego, nie wiem jak to nazwać, bo to było jakieś strasznie luzackie. Przy okazji była w tym jakaś taka pogarda dla inteligencji słuchających. Było w tym zarazem jakieś takie poczucie, że on w ogóle z jakiejś innej planety jest. I nie chodzi mi wcale tylko o to, że on mówił jakby rzeczy, które no wyraźnie nie pokrywają się z naszymi intuicjami na przykład w sklepach. Także w ogóle wszystko jest fantastycznie, wszyscy nam dziękuję, jesteśmy mistrzem nie tylko Polski, ale i świata. Ale że to było takie, że on wyglądał, no nie chcę tutaj czegoś procesowego powiedzieć, bo on wyglądał jak był na jakimś, no nie wiem, czym, jakimś haszyszu, czy czym, był jakiś taki dziwnie wyluzowany, że właśnie mówił sam do siebie i tak właściwie płynął sam sobie na pytania, odpowiadał jakiś dziennikarz, mówi, no dobra, no to jak to teraz będzie z tą przyszłością inflacji w Polsce? A on, no w sumie, no będzie chyba dobrze, no jakoś to będzie, bo rośnie ta energia, to pożywienie i coś tam i takie miał jeszcze wtręty i coś tam, albo i jeszcze coś innego. I te słowa mu tak płynęły, jak był na jakiejś takiej imprezie. W ogóle był bardzo z siebie content. Każda odpowiedź na pytanie dziennikarza trwała mniej więcej 15 minut na jedno konkretne, proste pytanie, z czego około 14 minut było nie na temat. Plus o jakichś jego znajomościach, że on w jakichś tajnych spotkaniach brał udział i że on o tym nie powiedział, wiedział, wiele nie powie, a może nie może powiedzieć, się zaczął uśmiechać pod nosem. Więc w ogóle to było jakieś takie dziwne show. Gdyby jeszcze w Polsce rzeczywiście ten stan gospodarki był coraz lepszy i ludzie rzeczywiście by jakby z tygodnia na tydzień, prawda, byśmy mieli coraz więcej pieniędzy i w ogóle dobrobyt, prawda, byłby coraz większy, to może jeszcze byłoby trochę zabawne. Ale biorąc pod uwagę to, że no sam muszę powiedzieć, to widzę, że te ceny rosną właściwie, właśnie rosną ceny z tygodnia na tydzień, co oznacza, że nasze płace spadają z tygodnia na tydzień, no to był jakiś taki bardzo dziwne przedstawienie. Muszę powiedzieć, że byłem aż mnie zatkało momentami, tak patrzę, co ten człowiek w ogóle... Ale to zatkało cię, Piotrusiu, zatkało cię nie dlatego, że on tak mówił, tylko zatkało kakao dlatego, że ty nie widziałeś, że dawno nie patrzyłeś, nie słuchałeś pana Glapińskiego na żywo i tak dalej. On to, co ty powiedziałeś, to, co cię zadziwiało w dzisiejszej jego przemowie, ten sposób, tamte anegdoty takie i tak dalej, bo tam jest zawsze pełno anegdot takich, to ciebie to zadziwiało. Mnie już na przykład nie, ponieważ on tak generalnie mówi od tych kilku lat, naprawdę wychodzi za każdym razem i opowiada wszystkie te mówki, których ty tezy tam poznałeś, prawda, że tam od nas wszyscy chcą pożyczać i tak dalej, to one były też obudowane całymi półgodzinnymi co najmniej opowiadaniami o tym, jak się właśnie tu spotkał z kimś, że psy jego leżą na kanapie, rozumiesz, i to wszystko w takim anturażu zawsze jest podawane. Dzisiaj też oczywiście zaczął tak klasycznie od tego dzień dobry, ten przyjemny majowy dzień, taki fajny majowy dzień jest, świetna pogoda, znowu postarajmy się, żeby, módlmy się czy tam coś o to, żeby zawsze były takie fajne dni, bo może będą, postaramy się, żeby były. I taki zaczął coś opowiadać. On to tłumaczył kiedyś, jak go zapytali, niedawno zresztą, że on, co pan, krótko mówiąc, dziennikarz w bardzo kulturalny sposób zadał mu pytanie, nie tyle, co pan pierdolisz, przepraszam, wracamy do tego, to jest jakby nasz tutaj, to nie jest to, że ja tutaj brzydko mówię, tylko to po prostu jest pytanie klasyczne już, tylko zapytał go dziennikarz, dlaczego
tak pan pindolić, nie? W sensie o formę. No to on wytłumaczył po prostu, że to jest jego profesorski sznyt, że on to ma właśnie z uczelni, że on tak właśnie ze studentami, to tak trzeba i on się tak nauczył, że to jest jego taki styl, rozumiesz, to jest styl szefa Banku Państwowego, Banku Narodowego, to jest styl, musisz się przyzwyczaić po prostu, że on jest taki wuj Albert, jeżeli ktoś pamięta Poszeprzyński, to jest taki właśnie wuj Albert, który ciągle ma jakąś anegdotę do powiedzenia, ciągle coś tam i niekoniecznie związane z tym, co akurat mówi, ale za to kwieciście. I on tak jest, no to jest typowy kretyn, znaczy to jest cwaniak, bo on kretynem nie jest takim do końca, to jest, mi się wydaje, że to jest, on jest tak dalece odklejony od rzeczywistości, jakiejkolwiek już po prostu, że po prostu, no nie wiem, sobie załatwił wszystko, co ma. On zawsze, bo ja go poznałem kiedyś w latach 90. poznałem tego człowieka, on tam był w tym PC i tak dalej, jak poznałem tego człowieka, nie żeby go poznać, wiesz, tak żeby z nim na piwo iść, tylko miałem do czynienia z jego oczami na żywo, w tym sensie, że wiesz, patrzyłem człowiekowi w oczy, no to ja widziałem, że to jest po prostu taki cwaniak, przytupas, on ma wzrok takiego, przy całym szacunku dla handlarzy z Różyca dawnych lat 70., 80., to on ma wzrok takiego gościa miał, nie? Wtedy już, tylko taki wiesz, rozbiegane, cały czas szukamy czegoś, szukamy momentu, co tam załatwić, albo być, bo z jednej strony jest taka wiesz, chęć załatwienia sobie czegoś, a z drugiej strony te oczy chodzą nie tylko dlatego, żeby zobaczyć biznes jakiś dostrzec, tylko one też chodzą po to, żeby patrzeć, wiesz, ostrożność, nie? Czy ktoś nas, nie, czujność, nie ostrożność, czujność taka, wiesz, rewolucyjna, czy ktoś nie chce nam nasrać do butu, wiesz, tu jesteśmy, tu załatwiamy, wiesz, tu się kupuje, tu się sprzedaje, odejdź mało lat, bo cię opluje, rozumiesz, taki człowiek, ale to jest oczywiście, no to jest dramat nasz, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, jak mówi tak, Poszekadło? No dramat. Jedną taką merytoryczną stricte uwagę przynajmniej dorzucić, bo nie będziemy dzisiaj się tam rozgadywać na temat polityki banku centralnego, bardziej w swoim programie to robię i będę robił, natomiast żeby nie być takim, że my tylko kpimy z jego jakichś tam gestów czy sposobu mówienia, takiego moim zdaniem jednak bardzo pogardliwego i traktującego ludzi jako kretynów, no to generalnie jakby przeglądałem dzisiaj, jak te stopy procentowe ewoluowały i sobie sprawdziłem, że właśnie ta rada na czele z panem właśnie Glapińskim obniżyła stopy procentowe tę główną referencyjną do poziomu 0,1% w maju 2020, czyli właściwie na początku epidemii koronawirusa. Oni natychmiast obniżyli, jak ruszył koronawirus strasznie. I po czym ta główna stopa została do października 2021 na poziomie 0,1. W ogóle najniższa w historii Polski, czyli praktycznie zero. Co to oznacza, że przez cały okres epidemii oni sugerowali, żeby ludzie brali kredyty i wydawali wszystkie pieniądze, jakie mają, bo się nie opłacało oszczędzać, bo jednak inflacja pewna była 3-4%. W związku z tym była to polityka wypychania pieniądza na rynek, stymulowania inflacji, po czym, kiedy inflacja zaczęła rosnąć bardziej trochę z różnych przyczyn, też zagranicznych, to oni nagle te stopy podwyższyli łup do góry razy 8 w bardzo krótkim czasie, że to już leci na łeb na szyi. To, co powiedziałeś na początku, że te kredyty teraz strasznie rosną. Więc krótko mówiąc, półtora roku prowadzili politykę, żeby właściwie proinflacyjną, a kiedy inflacja wybuchła, to nagle te stopy tak podkręcili, że teraz ci kredytobiorcy są załamani i trudno w sumie im się dziwić. I na dodatek jeszcze rząd w tym samym czasie, kiedy ten podwyższa te stopy procentowe, to oni głaszają pakiety na rzecz, można powiedzieć, przeciwdziałania temu, co robi Glapiński. Więc w ogóle to jakby nie trzyma się kupy, tak? Bo ten podwyższa te stopy procentowe, a rząd mówi, to my teraz będziemy podejmować działania, które będą de facto proinflacyjne, więc w ogóle cała ta polityka jest zupełnie bez sensu i jest bardzo droga, więc żeby nie było, że my się tylko śmiejemy z tego,
z tego Glapińskiego, że on jest bezczelny. On jest nie tylko bezczelny, jest też głupi, znaczy jest szkodliwy po prostu i ta jego polityka, moim zdaniem od samego początku, zresztą polityka rządu też była szkodliwa, czyli jakieś ultra niskie stopy procentowe, nacisk, żeby pieniądz ładować w rynek, plus te dziwne tarcze, które 200 miliardów władowali w rynek, właściwie nie wiadomo, że połowa nie wiadomo po co i dlaczego, na przykład mówiłem o tym, 3 miliardy w lot władowali, nie wiadomo co w ogóle z tymi pieniędzmi się stało, mnóstwo firm dostało, które wcale nie było w złej kondycji, no i jak rozkręcili inflację, teraz są zdziwieni i podnoszą stopy z tygodnia na tydzień prawie, że to w ogóle nie działa zresztą, tak na marginesie. Więc pan Glapiński, tylko mówię, że dzisiaj on mi, ja wiem, może ty go częściej widziałeś, bo dla mnie to jednak szokujące, bo facet się głupio uśmiecha, jakieś żarciki opowiada, ludzie bankrutują, a to po prostu spoko, super. Ja go oglądam właśnie dlatego, dla tych żarcików, bo ja nie spodziewam się, tak jak ci kiedyś powiedziałem, ja się nie spodziewam czegoś tam mądrego po wypowiedziach któregokolwiek tam z przedstawicieli tej władzy. I pan, nawet jak jeszcze kiedyś miałem tam takie pomysły, że a może coś tam powiedzą, to jeszcze z tamtych czasów mi zostało, że pamiętam jak mówili już wtedy i teraz co jakiś czas już oglądam ich tylko dla żartu trochę, albo tak z ciekawości, tak co jeszcze można, nie? Jak dalej można się wkręcać, żeby, no i tutaj oczywiście smutna część następuje, bo za każdym takim razem nachodzi mnie ta refleksja o upadku, w cudzysłowie upadku, takim o złamaniu tego społeczeństwa, które jakby akceptuje, które milczy akceptująco, akceptuje milcząco, jakbyśmy, od której byśmy tu strony nie wzięli, społeczeństwa, które pozwala sobie sobą tak pomiatać i te pomrukiwania, różne takie pojękiwania, wszystkiego się memem nie załatwi, prawda? Dzisiaj jest miliard memów o Glapińskim, no i co z tego, tak można powiedzieć, no i co z tego? Jak przyjdzie do wyborów, obojętnie, wcześniejszych, późniejszych, dzisiaj, jutro, jak to śpiewał Łazuka, dzisiaj, jutro, zawsze chciałbym się kochać, tak, to okazuje się, że obojętnie, kiedy to będzie to kwestia tych wygranej PiS-u, to będzie albo o 1% przegrana, albo o 2% wygrana, to jest po prostu, czyli krótko mówiąc, bonus i tak dostaną, nie będą musieli odchodzić, nie będą musieli znikać, nie będzie nikt ich stawiał przed żadnym sądem, nic im się nie stanie. A prawdopodobnie będzie to ten właśnie 1% zwycięstwo takie, tak? Na dziś. No, to, mi się to tak wydaje. W związku z czym potem zawsze po takich przemówieniach z jednej strony mówię, fajnie są te memy, są świetne. Uwielbiam je, bo memy z Glapińskim, on się tak ładnie podstawia, że memy z Glapińskim są po prostu genialne momentami. Niemniej mnie zawsze wtedy dopada ten taki smutek, że to jest też po prostu taki, wiesz, taki oczywisty klaps z gołą dupą w pysk, rozumiesz? Taki oczywisty, taki po prostu, że on przychodzi, daje nam tą gołą dupą w pysk i się śmieje z nas, a my mówimy, no dobra, jakoś tam, no dobra. Kurczę, i to mnie naprawdę dołuje, nie? Bo Ziobro na przykład jest, to jest inny rodzaj. On nie wali nas w pysk takim tym, tylko on po prostu sieje swoją nienawiścią. On nie mówi na przykład tego, że my jesteśmy głupi, że tam nie robi z nas idiotów, nie? On mówi wprost, gówno mnie obchodzi wasze zdanie, po prostu wiem, że macie inne zdanie, gówno mnie obchodzi, ja teraz jestem ministrem, mnie słuchajcie. I to jest okej, okay jakoś tam, w pewien perwersyjny sposób demokracji jest to jakoś tam okej, okay, tak? Znaczy demokrat, dopóki on nie łamie tych zasad, ale demokratycznych tam Pegasusy i tak dalej. Ale takie zdanie jest okej, okay, tak? Ja za to na przykład ceniłem w cudzysłowie oczywiście, takim, ale rozumiałem Korwin-Mikkego, na przykład, no że on generalnie mówił, że on nie będzie się umizgiwał do nikogo, że jak ktoś chce, to proszę bardzo, on ma takie zdanie, jak chcesz, to na mnie głosy, jak nie, to mam cię w nosie, nie? No i w porządku. I to jest taki, a tutaj, ale w przypadku z kolei tego Morawieckiego, czy właśnie Glapińskiego, to są takie, czy tych Suskich, Sasinów, tych ludzi, którzy, wiesz, mówią to, co chcesz usłyszeć, albo tak ewidentnie cię okłamują, ty mówisz, no nie mam w portfelu złotówki. No jak tam nie ma pan, jak ja widzę, ale on, no to, tak pan, no ale nie mam. No co pan pierniczy, on do mnie, co pan pierniczy, ja wiesz, i wtedy, to jest jeszcze też tam, wiesz, to jest, myślę sobie, no to zły człowiek, a nagle mi reszta społeczeństwa mówi,
No nie, przyjrzyj się, stary. Przyjrzyj się tym swoim portfelowi. Minister może mieć rację, tam zajrzyj głębiej. Wiesz, i to mnie dobija, nie? Jak to społeczeństwo zamiast krzyknąć razem ze mną, co ty pindolisz, nie? Panie, no zobacz pan, on tam nic nie ma. To oni mówią do mnie, większość tego społeczeństwa mówi do mnie, kurczę, weź się tam przyjrzyj, bo przecież minister tak powiedział, coś tam musi być, nie? I to mnie naprawdę dołamuje. To tak, ale, sprawia, że się właśnie, źle czuję z tym po prostu. Tak, ale właśnie dlatego mówię, że trochę mnie wbił krzesło ten Glapiński, że zgadzam się z twoją diagnozą, że Ziobro to jest straszny typ, taki przerażający dosyć, ale on mówi tak, wezmę was, słuchajcie, za mordę, wprowadzę wam tutaj autorytarne państwo narodowo-katolickie. Żadnej Unii ja tutaj w ogóle nie chcę, bo to jakieś w ogóle zepsucie moralne, degeneracja. Jakiego rodzaju uczciwości perwersyjnej. Uczciwości. Zmiany w systemie sprawiedliwości w sumie polegają na tym, że chcę pogonić tych sędziów, którzy są dotychczas. I tak w sumie przyznaję to i rzeczywiście pogania ich. Jest takim zamordystą po prostu. Natomiast Glapiński, przychodzi Glapiński głupio uśmiechnięty i mówi, wiecie co, ja nawet tak się... W sumie to ja faktycznie nieźle zarabiam, ale w końcu ja mam jakiś prestiż, to chyba powinienem zarabiać nieźle, 100 tysięcy, słuchajcie, miesięcznie. Wam się pogarsza? No w sumie może się i pogarsza, to chyba jeszcze będzie się bardziej pogarszało, ja wam podniosę te stopy jeszcze 6 razy, ale w sumie to tak chyba jestem fajnym tym szefem, nie? Nie sądzicie, że fajnym? To może mam anegdotę. Psa też mam fajnego i mam tam fajnych kolegów i koleżanki, doradców fajnych i wam powiem, że chyba ja jestem najlepszy, nie? I się głupio uśmiecha, nie? I tak sobie myślę, ja pierniczę po prostu, jak ludzie, nawet pisowski tak sobie, ja wiem, że ja jestem jakimś idealistą, ale jak, no, tak sobie wyobrażam, że jak można to znosić, że tak powiem, z uśmiechem na twarzy, bo mówię, jak ktoś popiera Ziobrę, to dla mnie jakby jest bardzo niebezpieczne, tak, że za mordystę się popiera, no ale powiedzmy, ktoś ma straszne poglądy. Natomiast ten typ otwarcie śmieje się w twarz i mówi, słuchajcie, jesteście baną kretynów, będę was rolował. No dobra, no w sumie co ty dziennikarzu mówisz, że to ja wywołałem tą inflację, że fatalne zjeby. Dobra, to tak uważaj, no w sumie, no może rzeczywiście część ludzi się gorzej powodzi. No ale dobra, no trudno, to teraz kolejne pytania, tylko jeszcze anegdotę wam jedną powiem. No i cała ta konferencja trochę tak wyglądała, że on tak właśnie mówi, same mam sukcesy, po czym tam mówią, no dobra, panie, ale tu się pogorszyło, tu jest coraz gorzej, chyba wszyscy widzi. No może i tak, ale wiecie co, w sumie to jak już tu jestem i jestem tym prezesem i w sumie myślę, że będę, to w sumie jest fajnie. I poziom arogancji, taki jeszcze takiej nonszalancji, o to słowo, pasowało też do niego, no był tak po prostu, taka jakby wzorcowa, podręcznikowa pogarda elit dla władzy. No PiS nie lubi słowa elita, a tu w tym wypadku ten Glapiński jako taki wzorcowy przedstawiciel takich totalnie wyalienowanych elit, które siedzą na tych swoich, prawda, tych dworach, w ogóle nie rozumieją problemów społeczeństwa, że on tam, co wzrosło 30% ceny? Co to, dobra, bez przesady, gdzie indziej 50, nie? Jeszcze kłamał ewidentnie, na przykład mówił, że nigdzie nie podają wynagrodzeń szefów banków, a on łaskawie to swoje podaje, nie? Chociaż w większości krajów się akurat podaje w Europie. W związku z tym, czy przynajmniej wielu. Więc w ogóle jakaś, mnie ta arogancja jednak uderzyła, bo mówię, PiS to idzie ale że ona uderza, oczywiście, tylko ja mówię, dla mnie najbardziej uderzające w tym, bo ja się już przyzwyczaiłem jakby do tego, co on tam mówi, w jaki sposób mówi, w ogóle do tych obskuranckich tekstów, do tego wszystkiego się przyzwyczaiłem trochę w tym sensie, że się nie spodziewam nagle zmiany, wiesz, poetyki, tylko że mnie właśnie coraz bardziej teraz, im więcej tego słyszę, im bardziej... Im częściej to widzę, bo przecież jeszcze zwróćmy uwagę, że każde takie przemówienie, już tam TVN 24 trochę się ostudził i już przestał tak na żywca od razu otwierać każdą tą konferencję po prostu puszczać, że już teraz się trochę otrzeźwili. Widzę, że co jakiś czas zaczynają, wiesz, że z opóźnieniem wchodzą, najpierw się przekonać, czy w ogóle tam jest, albo potem po prostu zdają relacje z tej konferencji, a nie puszczają na żywca. Ja wiem, że to jest najtańsze, co mogą zrobić, bo i tak tam jest ich wóz. Nie płaci się, przypomnę to takie to od trochę kulis odsłonię, że nie płaci się rachunku za przesyłanie tych danych tam na przykład z Sejmu, tym to się raz płaci. To jest kwestia obanamentowa tam w tym satelitach, tych Eutelsatach, co oni tam mają, te wozy satelitarne i tak dalej. Tam nie ma ograniczeń, jak w telefonach mamy często, że mamy 100 giga i potem musimy tam na przykład dopłacać, to tak nie robią. W związku z czym to tanie jest dla nich, skoro i tak tam mają ten samochód, i tak tam mają dziennikarza, któremu
leci godzinówka, po prostu puścić tam, nie wiem, pana Brauna, nie? No to cześć, to power play i lecisz, nie? No teraz zaczęli trochę, no to ja jestem za tym zawsze, tak? Trochę zaczęli oszczędniej tym jakby tak szaleć z tym, znaczy nie szaleją już tak z tym, ale zaraz wrócą, bo im się okaże, że rozumiesz, bo to jeszcze by trzeba mieć o czym gadać w studiu, prawda? Bo jak oni przestaną nadawać konferencję prasową, no to jakoś ten czas trzeba zagadać, w którym normalnie inne telewizje mają, proszę, mamy wyjebane papierosek, rozumiesz, tutaj Duda mówi, że to redaktor siedzi, fajeczka, wiesz, a wiadomo, że jak taki Glapiński zaczął, no to godzinę mamy wolną, nie? Wszyscy, lanczyk, rozumiesz, jakieś takie sytuacje się odbywają. Jeden dyżurny siedzi, tak wiesz, z takim palcem, tylko przygotowanym, czy że jakby coś się stało, nie wiem, ataku serca dostanie, to żeby wdusić, rozumiesz, że przerwa na reklamę. A reszta sobie wychodzi. I to jest naprawdę tania, fajna robota, w sensie dla telewizji tanie i wszystko, bo to pakietach jest. Niemniej, a w studio jednak by trzeba kogoś zaprosić. I a propos zapraszania, pamiętacie, jak niedawno zaprosił ten Stankowski, prawda? Stankowski. Ten z Onetu, co tam ten Stankowski. Tak, Stankiewicz. On teraz w Radiu Z też prowadzi te śniadania, no i pamiętacie, tam w tym Radiu Z wygonił Janusza Kowalskiego, wiecie, tam potem przepraszał za to, że faktycznie niepotrzebnie go zapraszałem, ale go zapraszał już tam, wiesz, już od 3 lat go tam zaprasza codziennie. No i w każdym razie przepraszał, potem wszyscy mówili murem za Stankiewicza, ale gość, ale go, to jest po prostu nasza wolne media, tamten. No więc ja patrzę sobie i nie w niedzielę od razu, to śniadanie mają w tym tam Radiu Z i on tam to prowadzi, tylko chyba jakoś w poniedziałek czy na jakimś Twitterze jakiegoś takiego newsa zobaczyłem, co tam było, nie, że ktoś tam wystąpił w tym. I ja patrzę, jak myślicie, kto tam siedział w tym śniadaniu? Oczywiście nie Janusz Kowalski, ale proszę was, zaproszenie otrzymał niejaki Ryszard Czarnecki. Z którym rozmawiano, między innymi tam pan go pytał o jakieś zasady, o coś takiego, o tam Unię Europejską. Rozumiecie, wolne media, naprawdę, przepraszam was bardzo, ale to jest, że tu po francusku, no jesteśmy po 21, chociaż w internecie są niższe standardy mówienia po francusku. No. Słuchajcie, to jest, bo tam, że był ten Bosak i tak dalej, to jest luz, bo Bosak przynajmniej nie mówi jakichś takich, wiecie, on tak nie, on mówi swoje uczciwie to, co ma do powiedzenia naród, te swoje rzeczy i można się, ale tu chodzi o to, że to jest pospolity przestępca, rozumiecie? Znaczy to, że on nie jest skazany takim wyrokiem, w związku z czym, jak ja mówię, to jest pospolity przestępca, to mogą mnie zaraz tam do sądu i tak dalej. No ale koleś się przyznał, bo to jest też paranoja, tak swoją drogą przy okazji, że jak ktoś się przyzna i będzie miał ugodę przed sądową na przykład i powie, tak, ukradłem ten milion tam, ten babci staruszce, ten pomidory, kurwa, pokradłem, no dobra, to tam się umówmy, że będziesz pan, nie róbmy tej całej siary z tym sądem, to on nie ma w sądzie i nie możecie o nim powiedzieć, że jest złodziejem, nie? Natomiast jak kogoś złapią, bo tam cukierek ukradł tam przez bramkę w Tesco przechodził i go złapało, że zjadł cukierek z półki, a nie schował papierka, nie wyrzucił, tylko z tym papierkiem szedł kupek i go złapano, to potem już jest wyrok i już jest złodziejem, możecie go... W związku z czym o Czarneckim też nie można powiedzieć, że jest złodziejem, mimo że przyznał się tam w tej Unii Europejskiej i oddał. Rozumiem, ale nie jest złodziejem, jest po prostu obywatelem, który się może pomylić. No, i zapomniał, że nie jechał kabrioletem w lutym z Sieradza do Strasburga. No, więc tak, no, ale zaprasza się takiego człowieka, rozumiesz, do mainstreamowego medium, rozmawia się z nim o jakichś zasadach, oni tam zaczęli pytać go, czy Unia Europejska działa zgodnie z jakimiś zasadami, czy tam solidaryzm, jakieś takie rzeczy, które są w ogóle, wiesz, nie, no niedopuszczalne. No, z Trynkiewiczem o miłości do dzieci, rozumiesz, można by rozmawiać. Rozumiesz, koleś po prostu, kurwa, oszukał w majestacie jakiegoś takiego prawa, wszystko zrobił. No,
No, nie, i go zaprasza tak, i przed chwilą przepraszał, że no faktycznie tam będę wyganiał z tego zdrowia, będę teraz pryncypialny, będę tam ten. Panie Ryszardzie, no, że to, no przecież ja mówię, znowu potem coś powie, dostanie jakąś nagrodę, taki Stankiewicz czy inny tam jakiś, nie wiem, z tych luminarzy takich, tak? Znowu dostanie nagrodę jakąś i znowu powie, prawda jest najważniejsza, ludzie, wszyscy będzie znowu. Wolne media, Stankiewicz, tam jakiś inny, tam Juras, jesteś super, wszyscy za tobą. Ja pierdolę, a wiesz, ilu jest dziennikarzy, którzy naprawdę przecież w Polsce robią uczciwą robotę. Właśnie nie zarabiają milionów w wielkich mediach, dlatego że nie poszli na koncesję z tymi różnymi właścicielami, ze sobą. Nie są w towarzystwie tak zwanym, rozumiesz? I nie mówię o tobie, czy coś tam, mówię, bo ty masz jeszcze, wiesz, bo ty masz funkcję związkową, w związku z czym i tak by nie wchodziło w rachubę coś takiego, ale masa jest takich ludzi, którzy po prostu starają się zachować uczciwie, znaczy uczciwie się zachowują, czasami robią błędy, jak każdy, ale generalnie no nie robią zasady z tego, z takiego konformizmu totalnego z etyką, nie? No bo jak można z naszą świadomością, w ogóle z tym wszystkim, co wiemy o tym, o tych wszystkich, z łatwością dostępu do tych, jak można zaprosić takiego Czarneckiego i poprosić go o jakąś tam wykładnię czegokolwiek, po prostu, no czegokolwiek. No. W takim programie uczestniczyć, no. Wiesz, złapali za rękę czy coś takiego, wiesz, to by mógł uczestniczyć jako ekspert. Tydzień temu mówiłeś tam o tej historii tego Johnny'ego Deppa, który tam jakieś gówno w łóżku i tak. Oczywiście ten spektakl trwa cały czas, natomiast chciałem powiedzieć, że to trochę tak jest z zapraszaniem gości też politycznych. I oczywiście Czarnecki jest, jakby to powiedzieć, takim no, brutalnym przykładem takiego głupiego i przy okazji nieetycznego polityka. Znaczy nie dość, że nie ma nic do gadania, to jeszcze na dodatek nakradł w tym Parlamencie Europejskim dużo i nawet się przyznał, że nakradł, tak? Natomiast rzeczywiście już poza takimi ekstremalnymi przypadkami takiego Czarneckiego właśnie, takiego przykładu, takiego Deppa, tak, że przychodzi gość, który właściwie jakieś tam gówno zrobił do łóżka i prawda, właściwie poza rozkminieniem tego gówna nie ma nic do powiedzenia, to zaprasza się ludzi, którzy właściwie niewiele więcej mają do powiedzenia, tylko tym są lepsi, że no nie nakradli się, przynajmniej ich nie złapano, nie? Natomiast do powiedzenia mają niewiele więcej niż Czarnecki. Tutaj, jak wiesz, jednym z moich w cudzysłowie ulubieńców jest Rymanowski, którego program ja kiedyś nazwałbym u cioci na imieninach, czy u pisowskiej cioci na imieninach, kiedy Polsat skręcił na prawo, że to jest takie chrzanienie głupot, którym właściwie o nic nie chodzi, poza tym, żeby jakiś później, nie wiem, Onet napisał, ostro było u Rymanowskiego, czy to Interia jest teraz polsatowska, to bardziej u nich, ale być może jakieś inne medium, jak już będzie naprawdę ostro i Czarzasty tam z karteczki, Czarzasty czyta zazwyczaj i czasem jakieś przekleństwo użyje, na przykład powie, panu, to ja bym, albo nie wiem, ten to jest pieprznięty, powie Czarzasty i później drugi powie, panie marszałku, jak pan śmie tak mówić, i później nie wiem, ostra wymiana o zdaniu Rymanowskiego, nie? Oni a wyobraź sobie taką scenę, Piotrze, wyobraź taką scenę, jak Czarzasty, to co powiedziałeś przed chwilą, tak, jak Czarzasty powiedział tak, pan jest pieprznięty! To by dopiero było fajna akcja. Ale nie, na serio, po prostu jestem załamany i to nie chodzi tam właśnie, żeby też nie było, że my tu biadamy na ten poziom dziennikarstwa i tak dalej, to nie o to chodzi zupełnie, to mi chodzi tylko o to, że to jest też część tego naszego życia, właśnie to jest ten element tego bicia nas tym gołą dupą w pysk, to jest właśnie to, że jako całość po prostu już jesteśmy w tym tak ugotowani, tacy jakby to powiedzieć, tacy zniewrażliwieni, tak? Bo jesteśmy w ogóle, nie mamy takiej czujności, takiego, bo to i dotyczy i dziennikarzy, i dotyczy i uczciwych polityków, którzy też się dają wkręcać w jakieś, jak są na przykład na początku tej swojej drogi, jak są, potrafią się wkręcać w jakieś takie rzeczy, ponieważ nawet jak ktoś mówi, to, że się mówi na przykład ciągle jeszcze w Polsce kulturalnie do tak zwanego prezydenta, prawda, w tym sensie, że zawsze się tam ukłaniają,
To jest ten element taki, w którym po prostu widać, że my wszyscy jesteśmy jednym, tak? Że to jakby nie zmienia, że wpływu nie ma to, co człowiek robi, już nawet nie mówię o mówieniu, nie? Ale to, co taki człowiek robi, nie ma nic, jakby nie wpływa na jego ocenę taką, wiesz, na reakcję wobec niego, prawda? Jak od czasu, zobacz, jak ten Duda tam łamał tę konstytucję, od czasu jak Szydło na przykład, nie, już zacznijmy od samego początku, czy jak nie publikowała tych wyroków Trybunału, prawda? To potem, czy coś się zmieniło? Nie, bo to, że ona nie publikowała, to, że ona złamała, to wszyscy tam krzyczą, Budka tam nie ma na to naszej zgody, tam inny Czarzasty to, tam ten, każdy tam się wypowiedział, że to jest skandaliczne, po czym uścisnęli jej rękę, bo jak tam było, nie wiem, opłatków tam ileś od tego czasu już przecież było, bo dopiero w zeszłym roku chyba pierwszy raz się nie odbył taki opłatek, tam opłatków się odbyło ileś wzajemnych debat z panią premier, potem z panią tam poseł, jakby nie było czegoś takiego ostracyzmu, tak? Powiedzieć, nie, proszę pani, pani przegięła po prostu pałę. Są jakieś, wiadomo, że polityka śmierdzi, że jesteśmy pod jakimś takim, że w polityce można więcej. To możemy sobie mówić, że to nie wypada takiego czegoś powiedzieć, ale jest taka prawda i możemy po prostu się wzajemnie przynajmniej nie oszukiwać. W polityce mogą więcej, tak? Że, bo oni w końcu tworzą te różne sytuacje. Ale przy całym zrozumieniu, że pani ma tam kraj i tak dalej, po prostu pani przegięła pałę, po prostu pani okłamała w żywe oczy i coś tam. Nie, no nie będę się z panią witał, nie będę do pani się z szacunkiem tam szanowna pani wypowiadał, bo tracą te słowa w ogóle jakiekolwiek znaczenie. Co to jest szanowna pani, prawda, jeżeli puste tak powiemy. Jak ja nie szanuję kogoś, i to też tak do was wszystkich, taki, zastanówcie się czasami nad takimi formułami grzecznościowymi, jaką krzywdę robicie tym, których naprawdę szanujecie. Bo jeżeli ja powiem teraz do Piotrka, szanowny Piotrze, a przed chwilą to samo powiedziałem na przykład w takim, chciałem być kwiecisty i powiedziałem szanowny panie prezydencie, no to ja uwłaczam Piotrowi, bo ja ich stawiam teraz w jakim, bo to znaczy, że do Piotra powiedziałem, weź tam, coś ci powiedziałem, w ogóle nie ma znaczenia to co powiedziałem dla mnie. Rozumiecie? To trzeba się szanować, nawet takimi właśnie pierdołami, a polityka to jest język gestów i te gesty powinny coś znaczyć, a jak nie, przepraszam Piotrze, ostatnie zdanie już, a jak nie, to w końcu tworzy się taka właśnie pulpa, w której taka wspólna pulpa wielka, w której nic nie ma znaczenia i w której Stankiewicz może zapraszać Ryszarda i nie czuje, ja wierzę w to, że on tego nie zrobił z poczucia tego, że on szanuje tam Ryszarda czy coś takiego, tylko on nie widzi pewnej takiej oczywistej niestosowności tego, bo jesteśmy w pulpie, po prostu jesteśmy przemieleni, jesteśmy przez tym, żyjemy sobie tak, wiesz, po prostu z dnia na dzień i już, no i nie ma to dla nas niestety znaczenia, ja mówię o całym społeczeństwie i to jest właśnie to, co mnie smuci, to, co mnie doprowadza do no nie chcę powiedzieć do łez, ale do takich łez czasami niemocy, tak? Takiego bezsilności takiej, bo coraz bardziej to widzę, coraz gorzej z tym, w tym aspekcie jest. Ale kontynuując ten twój wątek, mignął mi bodaj przedwczoraj, więc wydarzenie z tego tygodnia, było jakieś badanie CBOS-u, które jest tam chyba co rok powtarzane, czy co pół, ale chyba co rok. Mianowicie szacunku dla poszczególnych zawodów, czy braku szacunku. W tym rankingu, ja nie pamiętam dokładnie, bo jakby nie przygotowałem tego pod ten program, tylko mi mignęło to, że zawsze praktycznie na pierwszych miejscach są strażacy, chyba prawie zawsze strażacy w pierwszej trójce, jeśli nie pierwsi. Wysoko jest dosyć ochrona zdrowia, nauczyciele są relatywnie wysoko zawsze. Natomiast ciekawa jest konkurencja ostatnie miejsce i tutaj prawie zawsze na końcu są posłowie, ostatnie lub przedostatnie. Bardzo nisko są księża, zawsze. YouTuberzy. Tak, youtuberzy, to prawda. Tak. Natomiast mnie w tym rankingu jakby ciekawi fenomen, że na ostatnich miejscach, no tam prawie ostatnich przynajmniej, są posłowie i w ogóle politycy i księża. I akurat te dwa, nazwijmy to zawody, no poseł to nie zawód może, no ale funkcja, nie? Że posłowie i księża to są akurat te dwie... Te dwa gremia, wobec których ludzie najbardziej czapkują. Czyli w ogóle tych ludzi nie szanują, właśnie zgodnie, w ogóle ich nie szanują. Później po czym przychodzi do pierwszej lepszej wiochy, czy miasta, już mniejsza o to,
jakiś dowolny poseł i cała publika, nawet jak nie lubi w ogóle poglądów tego, szanowny panie pośle, i to co ci kiedyś tam opowiadałem w OPZZ-cie, minister przychodzi, konflikt, a ci czapkują jakiemuś ministrowi pracy, nie? I tak samo jest w społeczeństwie, przychodzi ten poseł, później czytam sondaże, 14% ludzi szanuje posłów, 86% nie szanuje, po czym 100% wita. Szanowny panie pośle, specjalnie dla pana kwiaty, obrazki, pamiątki. Nie, i mówię, niezależnie nawet od poglądu. Krawat. Krawaty, marynarki, sukienki eleganckie kupione tylko na tę okazję. Coś niesamowitego zupełnie. Znaczy, taka, ja kiedyś to zobaczyłem, Piotrze, a propos tego, dokładnie tego, to była taka gmina jakaś w Polsce, czy cały powiat, czy gmina, już nie pamiętam, bo to było przy pierwszej kadencji wyborów prezydenckich, jak wygrał ten, z Komorowskim wygrał Duda, i on gdzieś tam, właśnie nie pamiętam, czy to była gmina, czy cały powiat, dostał jakąś rekordowo niską głosowanie, jakiś typu, i to nawet poniżej 10, jakieś 6-7% dostał ten Duda, nie? No więc po jakimś czasie, wiesz, PR-owsko tamten, jak już wygrał, wskoczył w ten Dudobus, czy tam jak on się tam nazywa, i sruch, pojechał, nie? Pojechał tam i ja patrzę, 6% ludzi na niego zagłosowało, czy mniej niż 10, nie? Ja patrzę, cała gmina, czy tam ten powiat, co to było, wiesz, wszyscy, wyglądało jakby, wiesz, no ile tam mogło być ludzi, ale tłumy nagle się pojawiły. No to ja wiem, że PiS potrafi przywozić tam ludzi, ale w takich małych miejscowościach z kolei bardzo łatwo się identyfikuje ludzi, którzy przyjechali, którzy nie są stamtąd. Więc tu jest taki inny kruczek. A tam ci ludzie widać, bo jak przyszli, rozumiesz, krawaty, pan Władek czerwony, no ryju, widać, że ten święty pierwszy raz od ślubu w krawacie, ale jest. Ja mówię, i to jest właśnie to, o czym ty mówisz, przecież oni, wiesz, wystarczy, właśnie to jest taki, im bardziej na wschód, tym większy smród. Ja mówię, to jest taki gogolszczyzna taka typowa, to czapkowanie, takie, o, przyjechał pan radca, i wszyscy, rozumiesz, do pana radcy idą, już to ze strachu, już to z poczucia jakiegoś tego, no to jest emanacja cara na nasz powiat, rozumiesz? Sam, tam wiesz, sam doradca Gomułki przyjechał, rozumiesz? No to trzeba, kurczę, zwrócił na nas, na tą małą wioseczkę, zwrócił wzrok ten nasz wielki monarcha. Kurczę, to jest po prostu to samo, tu Filip pisze, to tak jak w Rosji, w dubie mają wojnę, ale na wiece z Putinem przychodzą. Oni tam zawsze przychodzili. Ja jeszcze raz powtarzam, to się naprawdę, naprawdę tak się to odbywa. To jest taka gogolszczyzna. Piotr Strychalski tu ładnie pisze. Powszechna kultura folwarku Rzeczpospolita Ludowa. Zresztą właśnie przy okazji popieram bardzo i polecam książkę Adama Leszczyńskiego. Otworzyłem sobie, aż tutaj znalazłem na szybko ten najnowszy raport, niedawno, czy te dane. Najbardziej poważane zawody, dobrze mówiliśmy, 81% strażak, ratownik medyczny 80%, lekarz 72%, pielęgniarka 70%, profesor 66%, górnik 62%. A po drugiej stronie influencer 16%, 2% posłowie 19%, radni 22%, ministrowie 26%. I to jest niesamowite, bo z jednej strony już omówiliśmy to, że właśnie czapkują tym posłom i ministrom, którym w ogóle nie cenią, deklaruje wyraźna większość, a po drugiej stronie mamy, no może strażaków faktycznie awantur jest mało, ale jak chodzi już na przykład o lekarzy czy pielęgniarki, to jeżdżą po nich, kurczę, na całego. Tak, i pokaż lekarzu, co masz w garażu i tak dalej. I to w sensie nie politycy to mówią, tylko zwykli ludzie zaczynają tam szczekać. Ale z trzeciej strony, tu pokazałeś wśród tych zawodów, na przykład ten influencer, który jest tak nisko niby, to też jest śmieszne, bo taki influencer nisko, ale zarabia dzięki temu właśnie na popularności, ale zarabia wbrew temu. Udostępniają go, lajkują. Tak, ale udostępniają, mało tego, on zarabia duże pieniądze właśnie licząc z tym, że liczą się z jego zdaniem. Nie szanują, ale liczą się z jego zdaniem, jak on
wypije pierwszy raz jakąś tam nowy rodzaj coli, to idzie. YouTuber też szału nie robi, mało tego jest tam na samym dole. Natomiast jak się popatrzy na YouTube jako całość i tak dalej, ma jakieś milionowe przewagi procentami, to milionowe chyba przewagi są już teraz nad jakimiś telewizyjnymi sytuacjami. Wykłady różnych youtuberów to w porównaniu z wykładami profesorów to są po prostu wielkie stadiony w porównaniu z salami, małymi salami uniwersyteckimi. To też jest, to właśnie to świadczy o tej absolutnej przewrotności sytuacji. Jak jeszcze tutaj zerkam, to na przykład wyraźnie przed tym youtuberem, czy posłem, czy ministrem jest na przykład pracownik sprzątający, sprzedawca w sklepie i to wyraźnie bardziej ludzie szanują w deklaracjach, nie? A teraz porównajmy sobie podejście przeciętnego Polaka do sprzedawcy w sklepie albo do pracownika sprzątającego i do ministra, nie? Ministrowi to który się nie ukłania wobec sprzątaczek czy osób sprzątających, bardzo często ludzie są nieprzyjemni, nie? I tak z tą szacunkiem dla pracy, sam to wiem jako związkowiec, bywa bardzo różnie. Więc można powiedzieć, że te oceny są jakby fajniejsze niż to wynika z realnego świata, bo ludzie jedno deklarują, że w sumie nie wypada tego ministra szanować, a jak to do czego przychodzi w życiu codziennym, no to prawda, kłaniamy się, ubieramy garnitury. Ty masz przy sobie tę listę, a tutaj padło takie pytanie, czy można zaryzykować tezę, że kasę trzepią w odwrotnej kolejności? No, jako youtuber mogę powiedzieć, że nie, po pierwsze. To nie. Mogę zweryfikować na bieżąco. To nie, bo youtuber jest tam ostatni chyba w tej kolejce, a czyli musiałbym najwięcej zamówić. No nie, i to daleko, daleko nie. Natomiast tak naprawdę, no to jest częściowo jest prawda, bo częściowo tylko, bo tam jeszcze przedsiębiorcy są, którzy są w połowie gdzieś tam stawki i tak dalej, którzy są obrotowi, bo są w połowie stawki i tak dalej, ale z tym zarabianiem, no to tak wiadomo, też poseł też zarabia tyle, że zależy jak jest obrotny, nie? To z pracy to żonie oddaje, czy tam mężowi jak żona jest, to z pracy to przynosi całe do domu, a resztę dopiero się na życie ma, to co tam wyrwie inaczej. Księdza nie szanują, ale kopertę dają, pisze Filip. No ale mało tego, księdza nie szanują, ale na przykład to jest niesamowite też. Ja chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś, bo to jest, żeby to wybrzmiało, że te dwa, nazwijmy je zawody użyteczności, jakieś tam zawody zaufania publicznego są najniżej z tych wszystkich zawodów, czyli właśnie polityk i ksiądz, osoba duchowna. I żeby było, żeby to wybrzmiało jeszcze raz. I to są, mimo braku szacunku, mam braku poważania, bo to jest nawet takie bardziej, to chodzi bardziej o ten rodzaj szacunku taki, tak? W tym badaniu, o takie poważanie, o takie uważanie, jak to się kiedyś mówiło przed wojną, takie uważanie. To te dwie grupy mają nie tylko największy, są tylko najbardziej dopieszczani z kolei przez ludzi, że tam czapkujemy, ale to są dwa gremia, które mają największy wpływ na nasze życie. I to poza mordercami, złodziejami, tak, którzy mogą mieć bardzo zdecydowany wpływ na nasze życie, na ułożenie życia społecznego największy wpływ mają gremia, które są najmniej darzone szacunkiem. I jakby tam, pamiętam też, że były badania zaufania, to też byli bardzo nisko. Politycy to w ogóle chyba najniżej, a księża byli tam troszeczkę jakoś tak te. To jest naprawdę, to jest przerażające i właśnie to też dotyczy tego, o czym ja mówiłem, połączmy to teraz z tym moim załamaniem się, tym takim konformizmem, tym wisizmem społecznym, no bo jeżeli byśmy zestawili te badania, tak, no to trzeba by tu zrobić pogonienie, wielkie pogonienie po prostu tych ludzi, tak, jeżeli jakkolwiek serio sami podchodzimy do swojego zdania, do swojej opinii jako społeczeństwo,
no to powinniśmy przewartościować również te jakąś kwestię rządów, kwestię rządu dusz, kwestię na przykład jaka instytucja ma wpływ na parlament, na nasze prawo, na przykład, że instytucja kościoła jakby nie powinna mieć wpływu, tak, skoro uznajmy. A jednak jak przychodzi to do czego, to no ale uświęcone tysiącletnią tradycją, no ale zawsze tam, ale zawsze ksiądz był tam w tym, no i to dobra, no to tam i idziemy na taką jedną koncesję, drugą i z tego wszystkiego potem wychodzi Jędraszewski i mówi to, co mówi i wpływa tak, jak wpływa, wchodzi Rydzyk i tak dalej. I niestety kończymy z taką właśnie palcem w dupie. Swego czasu było badanie porównujące zaufanie do władz publicznych różnych szczebli w Polsce i innych krajach Unii. Faktycznie jakby to nie jest tylko polskie zjawisko, że się nie ufa władzy, ale brak zaufania do władzy w Polsce jest szczególnie duży. To znaczy Polska tu się jednak wyróżnia, jest jednym z krajów Unii Europejskiej, bo pamiętam to ze 2 lata temu widziałem takie badania, że rzeczywiście Polska jest jednym z pierwszych miejsc, jak chodzi o najniższy poziom zaufania do posłów. Ale nic z tego nie wynika, Piotr. Tak, nic. Powiem więcej, przepraszam, bo to jest taki mój konik, więc dlatego tak dużo o tym, nic z tego nie wynika, mało tego, to jeszcze bardziej nakręca ten upadek nasz społeczny, ponieważ pojawia się potem coś w rodzaju takiego poczucia winy, poczucia przegranej, poczucia stłamszenia, pojawia się, mówię o społeczeństwie, nie o każdym człowieku po kolei, tylko mówię społecznie, że mamy coś takiego, że skoro już daliśmy się jakby zbesztać, daliśmy się pognieść, to już potem jest nas łatwiej gnieść, w związku z czym to cały czas zadajemy jakby sobie ból. I tak jak ofiara właśnie porwania czy coś takiego, tak to nie jest syndrom sztokholmski, kiedyś porozmawiamy o tym, to jest zupełnie co innego. Tak jak ofiara właśnie, zaczynamy się, wiesz, tak jeszcze zapadać w sobie. I za każdym razem, im gorzej wychodzą te badania, bo ona, najprościej powiem, o nas bardzo źle świadczy, im tym gorzej o nas świadczy, im gorsze mamy zdanie o kimś, ocenę kogoś, kto nas poniewiera, kto nami poniewiera. Bo jeżeli by nas nami poniewierał, czy nad nami był ktoś, nie wiem, ktoś, kogo patrzymy, doceniamy, mamy jego ten, zawodzimy się na nim nawet, bo jest, zrobił coś strasznego, ale jednak ma jakieś osiągnięcia, jakiś dorobek, coś tam, to nasza ocena wtedy nie jest taka zła, bo my przegraliśmy, tak jak się mówi, tak przegraliśmy, ale z mistrzem świata, tak? Więc jakoś tam lepiej. Ale my przegrywamy z ludźmi, których nie szanujemy, których uważamy za niedojdy, bo przecież jak wychodzą badania tych polityków, to my ich uważamy za niedojdy, za nieudaczników, za hochsztaplerów, za kłamców, za dorobkiewiczów i tak dalej. Same na nie są oceny. I wtedy jak my mówimy tak, ja pierdzielę, to skoro taki ktoś mną pomiata, to kim ja jestem? Rozumiesz? To znaczy, że my jesteśmy jako społeczeństwo, jesteśmy jeszcze gorsi, że nie mamy prawa jakby występować przeciwko niemu, skoro taki coś nas upokarza. I idziemy w to i brniemy. I to jest niewysłowione oczywiście, to nie jest nazwane, bo społeczeństwo samo się do tego nie przyzna, tak jak więzień się nie przyzna także do upokorzenia. Ale to jest w nas, to socjologowie, psychologowie wam powiedzą, to jest w nas, to jest to samo, co było w tej folwarcznej właśnie kulturze, kiedy był taki odgórny lęk przed tym panem, taka podległość, która była jakby przyrodzona, tak, której, no kim ja jestem, żeby się sprzeciwiać panu, to my też, my społeczeństwo, no kim my jesteśmy, żeby zmienić tutaj sytuację, żeby to nie politycy tacy, żeby wywalić ten stolik z tym politykami, kim my jesteśmy, żeby to zrobić. I to jest straszne i coraz gorzej z tym będzie i dlatego dzisiaj jestem taki, widzisz, nie obejrzałem dzisiaj wiadomości, Piotrze, i jestem taki pesymistycznie nastawiony do tego. Gdybym obejrzał wiadomości, cholera, muszę, za tydzień obiecuję, że obejrzę wiadomości, przyjdę, wiesz, z takim uśmiechem normalnie, jak człowiek, a nie maruda taka, po prostu. Tak, chcesz coś jeszcze powiedzieć, czy to jest dobry moment na przerwę? Czy chcesz coś w tym temacie jeszcze? Nie, możemy przerwę, tylko tak spojrzałem, że minister 26%, czyli nawet mniej niż elektorat PiS-u jest. W związku z tym jakby, że nawet PiS nie ceni swoich własnych ministrów.
Bo to rozumiem, że zakończyłem. Elektorat PiSu, to wiesz, no nie wiadomo, co oni już ten. Powtarzamy to samo już kilku lat i nic z tego nie wynika. Taki zakot. Powtarzamy to, ale myślę, że mało kto mówi o tej diagnozie takiej właśnie. No Czapiński teraz, Czapiński jest teraz, nie wiem, chory czy coś, bo on się nie pojawia, który wykonywał co roku tą diagnozę społeczną. Przynajmniej on firmował ją całą. Ale poza tym, no trzeba o tym mówić, ale to jest. Będzie coraz gorzej, Iza, bo to jest tak, że my powtarzamy to, ale będzie coraz gorzej o tyle, że no, sytuacja się nie poprawia. Społeczeństwo jest coraz bardziej upokorzone, więc coraz mniejszą ma siłę do tego, żeby się przeciwstawić. Dopiero potem wyskakuje jakaś jednostka, musi się zdarzyć, tak jak w czasie rewolucji francuskiej, tak jak w czasie różnych takich przewrotów, kiedy się pojawia, tylko że wtedy jak się pojawi, to się pojawi krew, pojawi się nienawiść, pojawi się po prostu tak zwany defrag, ale to jest krwawy defragmentacja zawsze następuje, to jest naprawdę wtedy mocno, jak już tak będziemy strasznie upokorzeni. Filipie, jakbyś mógł, to poprosimy piosenkę, a po piosence będę ci, Piotrze, mówił o między innymi o procesie tego, wiesz, tego od Ludwiczka. W Bydgoszczy tam pan ten cymbał narodowiec, taki narodowiec, czy on w ogóle miał proces swój, pan Jaszczur, pan ten Olszański, rozumiesz, ten co go w mundurze, jak w seksmisji poszedł, w mundurze z seksmisji tam poszedł, to jak jej ekscelencja, trochę odważnie moim zdaniem, ale dobrze wszystko wygląda, furażerkę mu kazali zdjąć niestety, wyszło na jaw, dowódca jest łysy. Także Filip, jak możesz, to piosenka, robimy przerwę. Przemysław Mamiasz, serwis sportowy Radio Sęk. Podczas meczu piłkarskiego pomiędzy drużynami Sęcze a Zboże doszło do ekscesu w wykonaniu chuliganów miłości. Otóż ludzie rzucili się na siebie, zaczęli się ściskać i całować. Nikt nie wie, co mówi.
O, Piotrze, wydarzyło się o. Zacznijmy zatem od tę drugą część, bo przypominam, że to jest audycja Tydzień zleciał, boom. To jest Piotrek Szumlewicz, który jest przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Zapraszamy na stronę Związku, żeby dowiedzieć się, jak można przystąpić do nich, jak można ewentualnie pomóc i przyłączyć się do wspólnego działania. A Piotra w dziennikarskim wydaniu spotkacie też raz w tygodniu przynajmniej w Resecie Obywatelskim w programie Czas Pora na Związki i środa godzina 17. Można też przeczytać Piotra w Wyborczej, tak? W jakie dni tam czasami występuje? Nie, ja piszę tak co dwa tygodnie i podobnie w Krytyce Politycznej. Po prostu, można tam znaleźć, szukajcie Piotrka w tych różnych miejscach. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i na kanale właśnie Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery udzielam się codziennie od poniedziałku do piątku o 10 na żywo. To tyle, ale przypominam, że odbył się wczoraj proces, znaczy próba procesu niejakiego Olszańskiego. Olszański to jest ten, powiem wam, to jest, przypomnę tylko, że to jest ten cymbał, który zwie się też Aleksandrem Jabłonowskim, on taką utworzył takie swoje jakby alter ego, chyba miało to być, bo na początku podejrzewam, że to jego narodowo takie antyżydowskie oblicze to miało być jakimś, ja podejrzewam, że na początku miało być jakiś rodzaj happeningu, to jest mąż pani nieżyjącej już Agnieszki Fatygi, znanej też aktorki i pieśniarki z Piwnicy pod Baranami między innymi. Pan sam ten Olszański był reżyserem filmowym, dokumentalistą i od pewnego czasu, od jakiegoś czasu odpieprzyło im całkowicie, z takim grubaskiem Ludwiczkiem, prowadzą takie, jakby to powiedzieć, w ogóle patostreamy chyba. Generalnie chodzi o to, żeby Polska była wyłącznie Polska i żeby nie było tu niczego złego w postaci żydowskiego jakiegoś tam nalotu i tak dalej, i tak dalej. No kretyn kompletny, nawołujący do przemocy, stosujący tę przemoc i tak dalej. I tutaj Julon przygotował też taki brief z tego, co się działo właśnie na tym procesie, więc pozwolę sobie zacytować, że właśnie 5 maja, czyli wczoraj, odbyła się pierwsza rozprawa w procesie tak zwanego jaszczura, bo jaszczur, bo oni mają takie logo z jaszczurem. Sędzia Andrzej Bauza z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy rozpoczął przewód sądowy. Prokurator przedstawiła zarzuty. I teraz Wojciech O., bo teraz powinniśmy mówić Wojciech O., chociaż on sam chce, żeby mówić Olszański o nim, jest oskarżony o nakłanianie do przemocy wobec polityków i nawoływanie do tworzenia listów gończych za dziennikarzami. Tu są artykuły, które tam za postawione zarzuty grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Rozprawa rozpoczęła się o godzinie 9.30, zakończyła o godzinie 15.00. Sąd z przyczyn technicznych nie miał możliwości nagrywania rozprawy. Przysługiwało jednak 20 wejściówek dla mediów, z których skorzystali także dziennikarze przychylni jaszczurowi. Dziennikarze oczywiście w cudzysłowie. Rozpoczęli oni także transmisję live z sali sądowej. Sąd po około 34 minutach zakazał transmitowania po otrzymaniu informacji, że ma to miejsce. Rozprawę można było dalej nagrywać, ale nie można było jej puszczać. Olszański w odpowiedzi na akt oskarżenia nie przyznał się do winy, ale stwierdził, że nie wycofuje żadnego ze swoich słów powiedzianych na Starym Rynku w Bydgoszczy pod koniec stycznia tego roku oraz w czasie audycji swojej, a prokuratura przedstawiając akt oskarżenia przeinaczyła intencje jego wypowiedzi. No bo jakże inaczej, intencje przecież miał takie dobre, przecież on chciał, żeby to wszystko było
w duchu przyjaźni wszystko. Oznajmił także, że będzie odpowiadał na wszystkie pytania sądu i prokuratury. Nie wzywałem, mówi Olszański, do zabijania dziennikarzy Gazety Wyborczej. Oczywiście, że powiedział to, ale mówi, że powiedział wprost, przecież to było nawet, że będzie strzelał, ale jakby uznał, że powiedział, że donosiciele, którzy doniosą w Gazecie Wyborczej o moich słowach, wypełnią zadanie, jakie zostało przyznane dziennikarzom Rzeczpospolitej w czasie pandemii. Komentatorzy polityczni mainstreamowi mieli zadanie utrzymać pandemię, która została uchwalona. Tam pieprzenie w bambus. Nie będę tego durnia cytował oczywiście. Stwierdzimy dzisiaj, że pandemii nie było, dodał, przyznając jeszcze, że dziennikarze wykonują zawód prostytutki. Proszę bardzo, nazywał ich również łajdakami. Zaczął szeroko również komentować tło, przez które wypowiedział swoje słowa. W wielkim skrócie ukazał i przyznać trzeba solidnie uzasadnił tło poczynań rządu i mediów w sprawie pandemii, tak pisze Julo do nas. A potem wygłosił przemówienie o kłamstwach covidowych i te rzeczy, te wszystkie. Dziś odbyło się przesłuchanie Olszańskiego, znaczy wczoraj, kolejne ma się odbyć 12 maja o 9:30, również oczywiście w Bydgoszczy. W czasie tej rozprawy sąd podjąć ma decyzję o wycofaniu aresztu tymczasowego wobec Jaszczura, a on przebywa od lutego w areszcie. Po zakończeniu sprawy przewieziono go do aresztu śledczego w Bydgoszczy. I teraz tak, bo druga część jest, i tutaj Filipku, Filipa bardzo proszę o zdjęcia również, jakbyś mógł zaprezentować zdjęcia, które dostaliśmy. Przed sądem po drugiej stronie ulicy zebrało się około 60 osób, tak zwanych kamratów, bo oni tam z kamratami są. Miejsce tych prorosyjskich onuc było pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego, który przyozdabiała rabata kwiatowa w barwach Ukrainy. Że to im nie przeszkadzało? Cóż, mieli solidne nagłośnienie, przemawiał znany powszechnie Kutas Rybak oraz inne onuce i szury. Puszczano muzykę, którą było słychać na sali rozpraw. Po kilkudziesięciu zaś minutach jednak ta głośna grupa cyrkowa podzieliła się i zostało kilkanaście osób, które siadły znużone na ławkach, a reszta ruszyła na Włocławek, gdzie przebywa w areszcie kompan Jaszczura niejaki Ludwiczek, czyli Marcin Osadowski. Pojechali go wesprzeć, ale po 15 przybyli kamraci obecni na sali rozpraw, przynosząc informację właśnie o tym, że 12 będzie następna sytuacja, a kogo tam nie było. Nie było, uwaga, nie było kolegi Olszańskiego, niejakiego Macieja Poręby, czy choćby Sandeckiego. Była oczywiście ta socha, to jest ta taka kobieta takich nie najcięższego umysłu, która tam jest szefową, jakby taką ikoną, Joanną Dark, polskich antyszczepionkowców, społeczna asystentka posła Szczęść Boże Brauna, oczywiście przy okazji. Był niedożywiony porucznik wojsk kamrackich Luśka, czyli ulubienica Ludwiczka. Nabil al-Malazi, były wiceprzewodniczący prorosyjskiej partii Zmiana, i inni również szurnięci. Pokrzyczeli trochę o pandemii, ducha nie gasili i w kurw pielęgnowali, po czym rozeszli się. I jeszcze wniosek jest. Mobilizacja wypadła bardzo kiepsko. Widać kryzys w strukturach przy braku liderów. Mocno bije się w Konfederację z wyjątkiem Brauna. To jest ważne, jak to się zakończy, zobaczymy. Jedno jest pewne, w więzieniach, w więziennych ciuchach i swoim kamradzkim emblemacie wyglądał niczym siostry z Jazz Genetics w Seksmisji. Ja też zobaczyłem, naprawdę to wyglądał jak siostry w Genetics, ale lepiej wyglądał jak jej ekscelencja po prostu w Seksmisji. Tak to wyglądało, widzicie, mam nadzieję, że, bo ja tu czytałem, mam nadzieję, że wszystkie zdjęcia zobaczyliście, trzy zdjęcia było. Także pan Olszański, mam nadzieję, że dostanie w pierdziel, że będzie wreszcie tam, gdzie jego miejsce, czyli w pierdlu. Wiemy o tym, że
demokracja to jest również wolność słowa, ale ta wolność słowa, ja będę zawsze tego bronił, niestety będę bronił również tego cymbała z tym drugim Ludwiczkiem, żeby mogli swoje przedstawiać rzeczy, ale nie żeby mogli nawoływać do właśnie złych czynów, a oni tak nawoływali, a poza tym tam gdzie się kończy jakby, tam gdzie się zaczyna przemoc, kończy się w ogóle rozmowa, prawda? Tu się zgodzimy z Piotrusiem. Tak, tu mam taką uwagę, bo zauważyłem, że też inny news jest taki, że bodaj wczoraj chyba, to też z tego tygodnia, czy przedwczoraj, ABW ponoć zamknęło w Realu 24 niejakiego Marcina Roli. Ten Marcin Rola to ja go kiedyś poznałem, bo on kiedyś to był taki gość, który kiedyś tak testował, jakby tu można wejść na rynek medialny. On był chyba bardzo cyniczny, to znaczy na początku on nie był jakiś taki skrajnie prawicowy, ale zauważył, że na polskim rynku youtuberskim można zaistnieć jako prawicowiec, bo od razu masz publikę dużą, nie? To tak wychodzi. W związku z tym on zaczął się, że tak powiem, samoradykalizować, żeby przyciągnąć widownię. No i ten Marcin Rola miał przekaz mniej więcej podobny do tego właśnie gościa, o którym mówiłeś, czyli taki, znaczy on co czasem jechał naprawdę bez trzymanki, czyli jakieś takie na przykład wobec uchodźców, to były po prostu faszystowskie teksty, plus teraz się jeszcze okazało, że on jest proputinowski, co zresztą często idzie w parze i oczywiście antyszczepionkowy. Natomiast to, co bardzo ważne moim zdaniem było, bo ja go chwilę śledziłem, on rzeczywiście pozwalał sobie na sądy, które moim zdaniem spokojnie można nazwać faszystowskimi i w tym sensie można powiedzieć literalnie sprzeczne z konstytucją, która mówi właśnie o tym, że jednak z faszyzmem się walczy. Tam jest taki, nie jest jasne, czy chodzi o faszyzm, czy chodzi o taki faszyzm, który nawołuje do przemocy. Właśnie. Ale akurat Rola spełniał moim zdaniem obydwa te warunki, bo ja go nie, jakby trochę go śledziłem i tam strasznie to było przemocowe. I co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że on nawet chyba jakiś proces zdążył przegrać o mowę nienawiści, natomiast generalnie rzecz biorąc jemu pobłażano przez wiele miesięcy i wiadomo, prokuratura Ziobry jakby tego typu gości raczej chroniła, do momentu, kiedy się okazało, że jest proputinowski, bo on chyba jest taki dosyć ostro proputinowski. I nie to, żebym ja jakoś, że tak powiem, tutaj uważał, że bycie proputinowskim nie jest czymś złym, bo jest moim zdaniem. Natomiast to, że w Polsce przez wiele miesięcy dużo było gości, którzy zawoływali do na przykład zabijania różnego rodzaju grup, czy prześladowania, właśnie zachęty do przemocy i to uchodziło. I dopiero wtedy, kiedy powiedzieli, że w sumie ten Putin to jest niezły gość, to dopiero wtedy ABW wkracza. To coś tu jest moim zdaniem jednak trochę nie tak. Zresztą tak na marginesie, śmiałem się trochę, że w pewnym sensie tak samo jest trochę z papieżem Franciszkiem, żeby ten temat na chwilę przynajmniej dotknąć. Papież Franciszek, który był swego czasu pupilkiem nawet dużej części lewicy, ekologów, z tego względu, że pozwalał sobie na tak mądre formuły, że na przykład, nie wiem, tam zmiany klimatu mają miejsce, to wszystko, Jezu, co za postępowy papież, który jest aż tak ekspertem od ekologii, że nawet takie głębokie sądy wygłasza, albo że LGBT to są ludzie, nie? I że to od razu jest w takim razie lewak wręcz. Natomiast tenże papież Franciszek bronił pedofilów tak jak Jan Paweł II i wszyscy ci papieże. O kobietach wypowiadał się wielokrotnie pogardliwie i wielu środowiskom w ogóle to nie przeszkadzało, aż jak wiemy zaczął sobie pozwalać na takie teksty o Putinie, które no trochę wbijały w krzesło, począwszy tam o modlitwę o biednych żołnierzach rosyjskich, prawda? No i ostatnio ta jego sławetna wypowiedź tak o tym NATO. Ja myślałem, że to już jednak skasuje trochę Franciszka, znaczy, że owszem, dla mnie on był skompromitowany już wcześniej, bo wydaje mi się, że ukrywanie pedofilów jest kompromitujące po prostu, ale dla części komentatorów jednak nie. Po czym pozwolił sobie o tych szczekających pieskach, prawda, na to i pomyślałem, że to już jednak go skasuje. Po czym zacząłem robić research i jednak nie do końca. I się zacząłem śmiać. Że tak patrzyłem sobie, dla krytyki o tym tekst napisałem, więc nie będę jakoś rekonstruował bardzo, ale przeglądałem newsy. I to w takich mediach, Business Insider, kontrowersyjna wypowiedź papieża, zaskakująca wypowiedź papieża gdzie indziej. Na Wyborczej nawet ukazał się tekst pana niejakiego Jarosława Mikołajewskiego, który muszę przyznać zrobił na mnie wrażenie, tylko trzy zdania przeczytam. Otóż przyjął imię po Franciszku z Asyżu Świętym niby z bajki, który jednak wyjątkowo pragmatycznie poszedł do Wilka z Gubbio. Pamiętamy? Mieszkańcy miasta umbryjskiego skarżą się świętemu, że wilk pożera im bydło. Biedaczyna z Asyżu nie potępia wilka. Jest taki, jakim stworzył go Pan Bóg, żarłoczy z natury, jeśli będzie głodny, nie przestanie napadać i zżerać. Cóż więc robi człowiek zwany biedaczyną?
przemawia do wilka i proponuje układ. Ludzie sami będą dawali mu jeść, a syty wilk nie będzie miał potrzeby atakować ludzi i zwierząt. Postawa papieża wobec Putina przypomina mi bardzo stosunek średniowiecznego świętego do wilka. Papież nie zastanawia się, jak go zmienić. Wilk jest wilkiem, zna prawo pożerania tego, na co ma ochotę. Franciszek rozmyśla więc tylko nad tym, jaki układ wypracować dla Putina, żeby zaproponować go potem Ukrainie i Zachodowi. Ja myślę, że tworzą ludzie takie konstrukcje, żeby usprawiedliwić to szurstwo Franciszka, takie obrzydliwe po prostu, nie? I tak sobie, i a propos tej naszej wcześniejszej dyskusji, że generalnie jak minister czy poseł robi coś obrzydliwego, że nawet ludzie mówią, że nie ufają, ale ostatecznie się nakłaniają, to jak Franciszek gada już takie, no takie wstrętne rzeczy, no takie jakby tego Putina już tak broni, że bardziej się właściwie nie da, to jednak nawet wyborczej pojawia się tak, że no dobra, to jednak jest wcielenie jakiejś alegorii, symbolu, historii, wielka dramatyczna zderzenie w duszy Franciszka, jak Romeo i Julia, czy jakiś tam, nie wiem... No to dzisiaj Żakowski napisał właśnie wczoraj, tak? Czy dzisiaj napisał Żakowski o tym właśnie cierpieniu, o tym papieżu, który stoi przed takim właśnie wyborem ciężkim i tak dalej. A poza tym jest, jaki jest i pozwólcie człowiekowi myśleć po swojemu i odczepczyć od papieża. Ale a ten Mikołajewski, to żeby było jeszcze, żeby dodać, bo tutaj piszecie o tym, jaki wygibas i tak dalej, o tym Mikołajewskim, to Mikołajewski na jego usprawiedliwienie, w cudzysłowie usprawiedliwienie, podam, że to był tekst napisany tuż po wysłaniu zaproszenia do Franciszka, żeby Michnik i Mikołajewski właśnie przeprowadzili z nim wywiad, więc prawdopodobnie, ja wiem, że Mikołajewski to jest akurat ekstremalny katol i tak dalej, ale więc pewnie pisał to nawet szczerze, ale również gazeta wtedy to puściła, podejrzewam, właśnie z taką intencją, że podsuńmy mu, że u nas może mu się damy wygadać, wiesz, że tam coś będziemy go bronili albo coś takiego. No jednak papież, tak zwany papież Franciszek powiedział, że nie chce nawet z Michnikiem, ja pierdzielę, nawet z Michnikiem nie chce rozmawiać. To po prostu jest dramat, policzek w twarz wszystkich liberałów. Dobra, nie chcesz Franciszku z Michnikiem rozmawiać, to jesteś rozpłonucą, bo gdybyś pogadał, to tamte wszystkie teksty to jeszcze do przyjęcia były, ale to, żeby Michnika nie przyjąć, no to jest w ogóle niepojęte, to jest nieprawdopodobne. No więc go nie przyjęli, Michnika nie chcieli tam w Watykanie, za to papież przyjął inny wilka, bo w ogóle z tym wilkiem to jest zajebiste, nie? Bo tam szkoda, że Mikołajewski dalej nie napisał o tym jeszcze, bo tam z tym wilkiem było tak, że właśnie generalnie ta umbryjska wieś została doprowadzona do nędzy, nie? Ale to inna zupełnie, bo po prostu no, to jest tak jak przeniesienie dokładnie tej samej opowieści co o smoku wawelskim, rozumiem, to też pokazuje mądrości naszych tych świętych, nie naszych świętych i tak dalej. No to my tu mamy o Szewczyku Dratewce, prawda, jeszcze przed tym mamy smoka wawelskiego, któremu też dawano dziewicę i jakby smok Kraków zostawiał w spokoju przez jakiś czas, aż trochę głodu dostał więcej, chciał więcej, no więc Szewczyk tu przyszedł i zrobił porządek. Ale nawet tutaj widzicie, Szewczyk musiał tego smoka jakoś walnąć, więc oczywiście tam w tej opowieści, żeby też było jasne, bo Franciszek oczywiście ukochał wszystkie zwierzęta i tak dalej, ale tego wilka też trzeba było zgładzić jakoś, no więc ktoś wpadł na pomysł w końcu tej umbryjskiej wsi, że właśnie można też zaszyć właśnie jakąś trutkę na szczury w tym wilku, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast papież, prawdopodobnie zebrało się tam jakieś takie grono tych od PR-u, bo PR to oni mają tam w sumie w tym Watykanie przez wiele lat mieli niezły, w sensie tak potrafili, zwłaszcza ten PR kryzysowy, bo oni tam nie do końca mogą panować nad tym, co któryś biskup czy papież, sam papież, bo też jest biskupem, który może coś tam, co chwilę któryś coś wypierdział z siebie, co chwilę zawsze jak się tam rzuci taką swoją, bo oni są odrealnieni całkowicie, więc jakiś czas któryś tam pieprznie taką wielkopańską, folwarczną, jakąś taką właśnie mądrość, wiecie, dlaczego mnie nie całujecie,
na przykład. Więc te całe szeregi urzędasów, urzędników, firm, które się zajmują ratowaniem wizerunku, to są cały czas na największym, na czerwonym alercie, nie? Tam mają permanentny czerwony alert, a żeby się nie zmęczyć, to zmieniają te firmy po prostu, żeby niektórzy odczytali. I proszę was, więc wzięli to pod uwagę, zastanowili się, co by tu zrobić. Cabas Franciszka, zamiast tam z Michnikiem gadać, zanim tam ten, siadaj na wózek inwalidzki, nie? Bo to jest bardzo dobra metoda, no bo jak teraz go łajać, nie? Jak teraz mówić, no chłopina chory na wózku inwalidzkim, umiera za chwilę, przecież na pewno, no to przecież, no nie, no dobra, no kurde, onuca, no ale nam uciekł. Rozumiesz, to jest bardzo dobra metoda, muszę wam powiedzieć, PR-owska. Wiecie, że nie tyle nawet pracowałem, co tam współpracowałem z różnymi takimi firmami, które się zajmowały różnymi aspektami życia PR-owskiego. Również miałem doświadczenie z takimi ludźmi, którzy się zajmowali, rozmawiałem z ludźmi, którzy się zajmowali właśnie PR-em kryzysowym, ale też PR-em ekstremalnym, w sensie właśnie ekstremalnych sytuacjach, jak nie wiem, właśnie wiecie, jakiś na przykład prezesa banku, sobie żyje bank, który jest tam na giełdzie notowany i nagle prezesa tego banku o pedofilię się oskarża, nie? No więc wiadomo, że akcje, to chociaż to nie ma żadnego powiązania, ale rynek działa w ten sposób, że akcje nagle banku, którym świetne wyniki ma, nie? Lecą nam na łeb, na szyję, bo prezes tam był pedofilem albo ukradł dzieło sztuki, no żebyśmy już po tej pedofilii. No więc wtedy przystępują do akcji właśnie tacy ludzie, którzy zaciemniają obraz, w sensie, którzy udowodnią, że to wcale nie, że to jakby ten obraz to w ogóle nie jest tyle wart, a ten artysta, który go namalował, jest jeszcze bardziej skompromitowany od tego prezesa i tak dalej. Tam robią nagle takiego wygibasa, jak wyście powiedzieli o tekście Mikołajowskiego, że był wygibas, tak, żeby tam uzasadnić tego, to przy działaniach to naprawdę przy tych ludziach od tego pijanu kryzysowego to jest małe fiki. No więc jest coś takiego, że trzeba się tak jednym ze skuteczniejszych takich pomysłów właśnie najprostszym takim skutecznym jest właśnie albo się rozpłakać, prawda, i ofiarę zrobić z siebie, tak jak próbował na przykład ten, to Jakimowicz ruszył w taką rzecz, tak, że tam oskarżyli go o to, że na 100 lat tam jakieś dziecko kupował i że tam coś, kogoś mógł zgwałcić, no to on siedział w telewizji, usiadł i powiedział, że rodzina płacze cała nad nim i że oni wszyscy tam, że on jest nieszczęśliwy i była taka jazda, no a tu się nie dało się odwrócić tego. Potem można ewentualnie wymusić właśnie współczucie chorobą i tutaj jest podział na dwa, swoją lub dziecka na przykład, można też na chore dziecko jeszcze też w miarę uciec, a w skrajnym przypadku choćby i śmiercią też można odwrócić uwagę, możliwie nie własną, jeżeli jest taka możliwość, z tym, że tutaj właśnie jest pytanie, czy to jest, czy walczy ta firma jest zatrudniona przez tego prezesa, czy przez bank, bo jeżeli przez bank, to może to się skończyć śmiercią prezesa, właśnie śmiercią tego, tak samo tutaj może być, możemy odwrócić uwagę od onuc pana Franciszka śmiercią i teraz tak, czy można zrobić to śmiercią na przykład jakąś jego bliskiej osoby, że nagle odnajdą, że on miał jednak matkę w Argentynie, która umarła i wtedy tam jakby nie ten, albo wiecie, dla dobra Kościoła, tak jak podobno Jan Paweł I, prawda, po 30 tam paru dniach pontyfikatu nagle w ramach odwrócenia uwagi po prostu poszedł spać i nie wrócił, prawda, więc możliwie warto mieć wtedy kontrolę nad tymi PR-owcami, żeby zadbać o to, żeby to nie była wasza śmierć, ale jak taka, wiecie, jak okoliczność będzie, to trzeba, więc ważne, żeby można było uważać, że w takich smutnych okolicznościach to już nie będziemy go albo jej kopać po prostu, albo iść na rympał można, to jest też taka jedna z zasad, można iść absolutnie na rympał i powiedzieć, że jakby coś, to w ryj mogę dać po prostu i to stosują często nasi politycy na przykład, idą na rympał, którzy mówią, no i co?
Po prostu i wtedy no właściwie nic. Właśnie chciałem kontynuować, że papież póki co przynajmniej idzie na rympał, chociaż rzeczywiście ten sygnał, że on tam właśnie na wózku, to już pokazuje trochę zmianę strategii, ale na razie szedł na rympał, zaczął od modlitwy za młodych żołnierzy rosyjskich, a jak papieżu, co ci odwala? Nie? On powiedział, dobra, szczekające pieski na to wszyscy. O kurde, no więc teraz to już rozumiem, że kolejny aspekt, że pojedzie do tej Moskwy i na przykład powie, rozmawiałem z Władimirem, tak? I Władimir jest bardzo uduchowioną postacią, który mógłby być wzorcem dla świata, na przykład, jakby chciał na rympał i rzeczywiście, bo ja to pamiętam, że na przykład zarzuty wobec Jana Pawła II, na przykład odnośnie tego, że Pinocheta błogosławi, kiedy już świat wiedział, że on jakby morduje ludzi, ten Pinochet, nie? No to papież postanowił zrobić krok do przodu i go pobłogosławił z okazji tam rocznicy ślubu jego i jego wspaniałą małżonkę, nie? Więc jakby być może Franciszek pójdzie w tym kierunku i pójdzie na i powie, a co mi zrobić? Jednak ten Władimir Putin to w sumie człowiek może ma swoje, jak to nie grzeszy, nie? Ale jest człowiek uduchowiony. Tutaj my współpracujemy z Kościołem, prawda, prawosławnym, mamy wzajemne kontakty i też zrobimy sobie wspólną fotkę. No kto wie, bo na razie to faktycznie no jedzie trochę na rympał te jego wypowiedzi. To są takie, no... Ja, ale nie mówi przynajmniej, bo w ryj mogę dać, ale bo pójście prawdziwe na rympał to jest takie, że na przykład iście, pójście w takie coś, że do sądu na przykład podawanie, wiesz, ludzi, którzy mówią, co do sądu za to, no, i jedziesz z koksem i nie ma dwóch zdań, nie? Ale powiem ci, że a propos tych psów, ja tam próbowałem wyjaśniać też, znaczy nie tłumaczyć, powiem, bo wydźwięk tych jego słów o tym szczekającym na to był niezależnie od tego, od złego tłumaczenia po prostu, był taki sam, bo to chodzi o to, że powiedział, że gdyby NATO nie chciało na przykład się zaprzyjaźnić z Ukrainą, to by Putin nie miał powodu, żeby atakować Ukrainę. Więc tylko, że chodzi o to, że ja tam chciałem wyjaśnić, tam nic nie było o tych psach jako takich, że to był idiom po prostu z języka włoskiego, który jest, mówi o ostrzeżeniu, tak, że ludzie jak słyszą szczekające psy, to się boją, no i że Putin mógł tak to odebrać, ale to pomijam wszystko, bo jeszcze raz wyjaśniam, samo przesłanie było dokładnie takie samo, tylko że się czepili ludzie akurat, zwróć uwagę, że mało kto mówi o samym fakcie, że on ostrzegał przed NATO i tak dalej, tylko mówią, jak psami nas nazwał, w ogóle na tym, jak ja pies, a pies jest akurat bardzo w porządku, więc tam nie miałbym nic przeciwko temu, ale mistrzostwem to też dostałem od swojej kochanej anarchistycznej sekcji szyderczej. Dostałem świetny fragment z Onetu akurat o tym, że pewien lwowski ksiądz podszedł do odważnie z Lwowa, czyli przypominam, Ukraina to jest, i pewien ksiądz tam podszedł odważnie do tej kwestii jednak wypowiedzi papieża, a to trzeba przyznać, że w Ukrainie zacząć bronić tej wypowiedzi i w ogóle papieża teraz, który nie ma tam najlepszych notowań, no to muszę wam powiedzieć, że jest to koleś wykazuje się naprawdę godną szacunku postawą, taką wiesz, wobec, chcielibyście mieć takiego pracownika gdzieś u siebie, nie? Żeby tak za wami stanął odważnie. I on, rozumiesz, wyznalazł, świetny, że też w Watykanie nie wpadli na to, żeby po prostu bez potrzeby tam sadzania papa Franciszka na łóżku, kładzenia go, udawania tam, wie, zmieniania mu pieluchy czy coś takiego, zamiast to zrobić, mogli pójść tropem, który wybrał ten ksiądz ze Lwowa, prosty ksiądz, a prawdopodobnie oni tam mają, wiesz, w tych swoich tych szkołach są nauczeni takiego, wiesz, jak manipulować rzeczywistością, jak wykorzystywać Pismo Święte i wszystkie przekazy poboczne do tego, żeby powiedzieć każdą możliwą pierdołę. W związku z czym on to po prostu wziął i wcielił w życie w tym kryzysowym momencie i stwierdził. Najpierw oczywiście powiedział, że te słowa nigdy nie powinny paść, nie? No to musimy, okej, okay, nie? Ale zaraz potem pojechał. Mogę to tłumaczyć jedynie wiedzą papieża na temat objawień fatimskich.
Makao po makale. Zawsze, widzicie, zawsze można powiedzieć, ja wiem więcej, wy po prostu nie wiecie o tym. Ja dostałem od matki, bo znaczy nie prosto, tylko za sprawą tam pastuszków, ale jednak to są od Matki Boskiej sygnały. Ja wiem, co tam się dzieje, nie mówcie mi. Ja spokojnie muszę, wiem, że będzie to i to, ja wszystko rozumiem. I taki ksiądz Lwowa mówi, no może nie powinny paść, no ale przecież skoro papież rozmawia z samym Bogiem, no to przecież co ja mu będę zaglądał w papiery, nie? Super, że też w Watykanie na to nie wpadli, to po prostu zwolniłbym tę całą firmę PR-owską, rozpędził, no bo teraz wiesz, wpadli, wprowadzili w koszta ten cały Watykan. Oni muszą teraz schody tam przejść, bo tam są wszędzie schody. Jak ktoś był w Watykanie, to widział, tam są wszędzie schody, bo tam nie szanowano niepełnosprawnych. Zresztą nie musieli za bardzo, papieżowi na tym nie za bardzo zależało, żeby szanowali niepełnosprawnych, bo papieży zawsze noszono w lektyce. Jeszcze Jana 23 noszono w lektyce. Piusa ten noszono w lektyce, także to... Wiecie, niech się martwią ci, którzy na nogach tam chodzą. Niech się martwią ci, którzy niosą tę lektykę. Jak z tego zejść? A przecież niepełnosprawnych nie brali do niesienia lektyki. Więc sobie radzili jakoś. Więc wiesz, wpadli w koszta, bo tego tam na wózku. Teraz trzeba będzie go wozić, rozumiesz? Dziwisz już za stary na to, żeby go tam wysłać, żeby znowu ten wózek pchał. Mają już co prawda jakieś tam doświadczenia po poprzednim papieżu, w sensie tym naszym, tym Polaku, że wiedzą, jak się z niepełnosprawnym obchodzić. Mają już tam pewne prawdopodobnie lekarza ostatniego kontaktu, który tam został jeszcze pewnie na etacie po papieżu Polaku, ale no jakoś tak, wiesz, no głupio teraz, bo będzie trzeba cud znowu organizować, tak, jakiś, żeby wstał na nogi, będzie trzeba jakoś wyjaśniać, jak on wyzdrowiał i tak dalej, no to słabe, nie, w koszta ich wpędził, a trzeba było powiedzieć po prostu, odpieprzcie się ode mnie, w dupie byliście, gówno widzieliście, ja po prostu dosłałem sygnał od Boga, I ja wiem coś, to jest właśnie magiczna prawda, ja wiem coś, czego wy nigdy się nie dowiecie. Nie? I koniec, nie? Makao po makale, pieczątka, koniec dyskusji. Ale to de facto część osób tak uważa, że właśnie to, że na przykład o takim Korwinie Mikkem powiedziano, że jest po prostu dzbanem, ruską onucą i tak dalej, a jak papież powiedział rzeczy w sumie dosyć podobne, to pewnie, no nie, tutaj jest na pewno jakaś metafora, symbol, prawda, jakaś alegoria, tam nie wiadomo, jakaś historia, prawda, więc może nie wprost. Coś się za tym kryje, prawda? Coś bardzo mądrego na pewno, nie jakieś takie banały po prostu. Na pewno nie sympatia dla Putina, nie, tylko na pewno jakaś właśnie, może jakaś, nie powiedzą wprost, że właśnie jakieś tam tajemnice fatimskie, bo ktoś tu nam napisał, że już przecież wszystkie ujawnił tam, że Jan Paweł II miał wszystko przekazane, ale to tak no, bez przesady. Nie po to się robi tajemnice, nie po to się coś takiego wypromowuje się, taką tajemnicę, żeby potem jednym kulemansem całość wyczesać. Ona jeszcze musi wspomóc wielu papieży i wiele wydarzeń w historii Kościoła, ona musi jeszcze, bo pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Dzisiaj zorganizować takie wielkie objawienie jest trudno. Wtedy, jak to się działo, to było w miarę, wiecie, jeszcze możliwe. Na portugalskiej prowincji, trójka małych dzieci, jakieś tam, rozumiecie, jakieś cuda wianki. Ktoś powiedział, komuś sprzedał, komuś tam coś powiedział. Nie było telewizji, nie było newsów, nie było, wiecie, kogoś tam telefonów, nie było. Nie można było zapytać tej dziewczynki, ty, a dlaczego nie zrobiłaś zdjęcia tej pani? Coś tak. Wszystko było można takie, było tajemnica, bo wszyscy się... No. A dzisiaj spróbujcie, dzisiaj nawet wam czytałem, mówiłem wam o tym newsie, że w Peru, prawda, pani ożyła w tym, w grobie, otworzyli, ona żyła. Jakby... Nie poszło za tym nic więcej, no bo zobaczyli, no pani żyła, podłączyli ją do aparatury, stwierdzili wszystkie rzeczy, umarła sobie spokojnie po raz drugi. Jakby
nic nienormalnego. I nagle zamiast modlić się do niej, to policja zajęła się śledztwem, dlaczego cymbał lekarz po prostu wypisał po pierwszy raz ten akt zgonu. Nie? Zamiast wszystko na plus, prawda, szklanka do połowy pełna, że hurra, jest cud, pani ożyła, czy coś, to czepiają się lekarza, że będą mu odbierać teraz prawo wykonywania zawodu, że źle podpisał. Wiecie, i tak samo by było wtedy. Ktoś by się zajął tymi dziećmi, rozumiecie? Byłoby jakaś kwestia tabletki czy czegoś, dzieci by nagle przestały po pierwszym widzeniu, ktoś by się nimi zaopiekował i przestałyby następne mieć widzenia i tak dalej. Tylko księdza by zaraz ktoś tam złapał za sukienkę i sprawdził, co on ma, czy ma spodnie, rozumiecie? I już by było słabo. Dzisiaj nie, więc jak już się ma taką tajemnicę fatimską, to trzeba ją wyciskać powoli, powoli. I zawsze się okaże, tak jest, to jest, nie da rady, bo mówię, teraz jest bardzo trudno zorganizować taki, aż widzicie, mimo tylu prób, bo co jakiś czas jest taka próba, że ktoś cudu doświadczył, ktoś tam coś, jest jakiś ten, zobaczcie jak ilość cudów, no specjalnie nie mówię liczba, nawet, tylko ilość tam cudów, zobaczcie jak się to radykalnie zmniejszyło, ile to czasu trzeba szukać takiego cudu, na przykład Wyszyńskiego z tą kiełbą. Tam, no ile czasu musieli szukać, żeby w końcu zamówić u kogoś specjalnie mszę od Wyszyńskiego, żeby się okazało, że po tej mszy wyzdrowiał. To musieli, no rozumiecie. Ale to jest swoją drogą ciekawe, że teraz te cuda są jakby cichsze, takie niemedialne, bo generalnie, żeby ktoś został świętym, to musi być cud. A w sumie ta produkcja święty... Nie musi, nie, to możemy porozmawiać, ale okej, dobra, mów tą swoją. Ale większość jest w każdym razie. I chodzi mi teraz o to, że z tego co pamiętam, to na przykład za Jana Pawła II tych świętych sporo przybyło. I najwięcej w historii Kościoła. Tak, dużo. I nawet okej, nawet jeżeli nie przy każdym był cud, to jednak przy wielu był cud znajdowany. I mimo wszystko to były takie cuda, że tak nie było. No, generalnie cud to cholera, to wszystkie media świata, bo ja pierdzielę, tutaj nie wiem, ukazał się Chrystus, nie wiem, na przykład pod Krakowem, nie, albo pod Paryżem, nie, Jezus, Przenajświętsza Panienka, no, coś niesamowite, a to tak, no dobra, to właściwie zrobili z tych cudów taką sprawę techniczną trochę, nie, że ten Kościół, dobra, trzeba jakiś cud znaleźć, bo tam jakiś tam ojciec będzie świętym, nie, dobra, mamy cud, pani Romero wyzdrowiała, nie, bo była interwencja, tam coś sobie wyobraził papież i ona wtedy akurat wyzdrowiała, więc przyklepujemy, nie? I to faktycznie jakby ten cud, mimo to jest jakaś laicyzacja cudów, że te cuda tak straciły tą swoją aureolę jednak, tak, no dobra, znajdziemy jakiś cud, dobra, jest cud przyklepany, już nie gadajmy o tym. Niestety masz rację, bo mówię to niestety z punktu widzenia swojego jako autora, jako lubiącego właśnie analizować cuda. Masz niestety rację o tyle, że przestało to być romantyczną przygodą, tak to powiem. To bywało romantyczną przygodą, bo zwykle wiązało się z objawieniami. Takie cuda zwykle często się wiązały z objawieniami. Od pewnego czasu, im dalej w historię, tym na przykład XIX wiek, to już są generalnie bardzo rzadkie sytuacje takich potwierdzonych tych objawień, bo to pamiętajcie, że są wszystko potwierdzone i udowodnione ponad wszelką wątpliwość tego typu objawienia. I faktycznie jest coraz mniej i przeszliśmy na tryb medyczny, bo generalnie to jest dosyć łatwo, jak się ktoś... kogoś uda się wyleczyć jakimś takim sposobem, bo natura jest po prostu zaskakująca czasami. Czasami organizm sobie potrafi po prostu poradzić z pewnymi rzeczami, mimo albo przy lekkim wsparciu na przykład farmakologii potrafi się mocny organizm na przykład naprawdę oczyścić z raka, tak? Bo w pewnym momencie wśród moich znajomych był taki przypadek, matka jednego z moich przyjaciół przeżyła, ja to kiedyś wam opowiadałem, że miała taki sygnał, miała symbol, taką rzecz, że miała taki dużego guza, którego tak późno odkryto, że był już bardzo duży, był nieoperacyjny w całości, ale próbowano go w częściach tam się go pozbywać i wykonano tam ile można długo wyczesano, ale już było wiadomo, że będzie, już zaczął mieć przerzuty i tak dalej, ale
organizm, jak się później okazało, był na takich obrotach, broniąc się przed tym cały czas, przed tym atakiem tego guza, na takich obrotach, że jak ten guz został zmniejszony, w sensie jego siła została też zmniejszona, to ten organizm po prostu zjadł go w ciągu naprawdę w takim, no, takim, który się dałoby niemalże pokazać na filmie. Po prostu organizm ruszył te wszystkie, cały system obronny, po prostu poczuł się, wiecie, to tak jakby Rosjanom teraz zabrać całe wojsko i powiedzieć, Ukraińcy by poszli, wiecie, no normalnie do Moskwy by doszli bez... To tak samo się tam... I czasami tak jest, po prostu coś się wydarzy. I tam w tej jego rodzinie mojego kolegi nikt nie wpadł na pomysł, żeby iść do księdza z tym, tylko że po prostu poszli do tego i się ucieszyli i tak dalej. A tutaj jest faktycznie coś takiego, że zawsze wtedy trzeba znaleźć kogoś, kto się śnił. Na przykład nie wiem, czy zauważyłeś, że ta siostra zakonna, która razem z Wyszyńskim została wyświęcona, to ona jest bardzo mało znana była w sumie w środowisku. W związku z czym im jesteś mniej znany, tym jest mniejsza szansa statystyczna, że ktoś się akurat do ciebie modlił, rozumiesz, jak już zmarłeś. No i nagle jedna dziewczynka miała tak, że jej rodzice z niewiadomych w ogóle powodów, jak się okazało, modlili się do tej siostry zakonnej, nie wiadomo w ogóle skąd, nie znali, ale oni podpisaliśmy, tak, modliliśmy się do tej siostry zakonnej, o, no i ta wyzdrowiała, no to tak się teraz cuda robi po prostu, no to jest cud. My mówimy czasami cuda nad urną, to jest prawdziwy cud, jak zrobić świętego. Nagle cudowne pojawienie się świadomości ludzkości. Mi się podobało, jak miałem paręnaście lat, bo to chyba już jednak od lat tego nie ma. Przynajmniej kiedyś było, przynajmniej częściej znacznie. Jak pamiętam, w mediach były takie doniesienia, jak ja miałem, nie wiem, paręnaście lat, że na przykład pod jakąś tam, nie wiem, miejscowością, czy w jakiejś miejscowości na przykład pokazała się Matka Boska na oknie. I ja pamiętam, że później jak czytałem o tym, że wtedy Kościół podchodził do tego w cudzysłowie racjonalnie, mówił, zaraz, być może to jest cud, ale my musimy wysłać swoich ekspertów, żeby sprawdzić, czy to jest naprawdę cud, czy to jest jakaś bajera pusta, nie? I tam zawsze przyjeżdżało jakiś, nie wiem, dwóch czy jeden, nie? Badał, oglądał, szkielował. Nie, oni to badali. Powiem więcej, to się badało też tak, że badało się też osoby, które go doświadczały, w tym sensie na przykład w czyim to oknie się ukazało. Naprawdę, to ja to śledziłem, te rzeczy, to są bardzo śmieszne. No i oczywiście nie muszę wam chyba dodawać, przynajmniej tej szyderczej części słuchaczy naszej, bo ja czasami to powtarzałem, opowiadałem o tym, że największy wysyp Matek Boskich okiennych, że tak powiem, albo Matek Boskich szybkich, też można tak powiedzieć, bo na szybach, które się ukazywały i to nie tylko w mieszkaniach, chociaż w mieszkaniach również, ale też na witrynach sklepów i tak dalej, były lata 90., kiedy do Polski trafił tak zwany chemia z Niemiec, kiedy trafiła chemia z Niemiec i płyn do mycia szyb z Niemiec w postaci sprayu takiego, pamiętam, bo kiedyś u nas nie było sprayu, tylko się myło normalnie, pojawił się spray, kiedy ludzie tym sprayem tak ten i wtedy się pojawiły takie, nagminnie się pojawiły, bo niedobrze były wycierane, nie tak, i pojawiła się po prostu fala Matek Boskich okiennych, zwłaszcza w słoneczne dni. Po prostu Matka Boska nie wiedziała, co ze sobą zrobić w tej Polsce. Co kto okna przed Wielkanocą i przed świętami, po prostu było szaleństwo. Szaleństwo Matek Boska. Ty taką tak laicyzujesz i wykpiwasz, a może po prostu ten spray to był jakaś formuła boska, że on naprawdę generował... Z Niemiec, Piotrze, z Niemiec. To niemożliwe akurat, choćby dlatego nie było możliwe, że akurat Niemcy nas tutaj by katolicyzowali, no niemożliwe. Także to wykluczam, nawet Kościół właśnie dlatego podchodził sceptycznie, pewnie, że to z Niemiec było. Gdyby to było nasz, polski spray, to by inaczej można było do tego podchodzić, a tak to rozumiesz, ale to jest tak zwany fakt, nie powiem fakt autentyczny, to jest prawda, były analizy, kiedyś pisałem nawet o tym, w lata 90. to było naprawdę królestwo polskich matek boskich, okiennych, szybnych i tak dalej, są fajne przykłady takie,
jak na przykład my to szybę w takiej jednej matce, kurczę, pan, nie wiedziałem, że będziemy o tym gadali, kiedyś nam przygotuję w szyderczej audycji, umyli takim szprachiem, taką, wiesz, jak ta Matka Boska w takich szybach jest, w takim akwarium taką Matkę Boską czasami trzymają, no i umyli to i ona dzięki temu, że nie wytarli dokładnie, tylko tak zobaczyli, to ona zaczęła się ruszać. I to była słynna tam sytuacja w 94 czy 5, słynna sytuacja, jak Matka Boska po prostu, figurka zaczęła, nie wiem, tam tańczyć, bo nie wyszła z tej szklarni, ale zaczęła się ruszać, bo tam, pani widziała, to wystarczyło, po prostu te smugi były takie, że wystarczyło, wiesz, tak lekko, ręka sama latała. Także święty spray, animator życia niebieskiego. To było fantastyczne przygody, jak się człowiek, to było takie polskie zderzenie z kapitalizmem. Zderzenie kościoła takiego, wiesz, bogojczyźnianego myślenia, zderzenie z kapitalizmem, z kapitalistycznym, rozumiesz, szprajem do mycia szyb. Ale to prawda, zepsuty zachód, który nam tutaj importuje Matki Boskie ze spraya, to fajnie. Bo zabrakło nam wtedy, mieliśmy spray, ale jeszcze nie mieliśmy wtedy w użyciu. To też jest już sprawdzone, że jednym z powodów pojawienia się tych matek był z kolei nad takie zadowolenie z tego, że można tym szprajem, bo ten szpraj faktycznie nagle zaczął ułatwiać życie, prawda? Mycie tych okien, ale nie przyszło wtedy. Później dopiero pojawiły się tak zwane ręczniki papierowe, te chłonne ręczniki papierowe i jak rozsmarowujesz, a w polskiej tradycji było mycie albo szmatą, albo gazetą nawet można było. W związku z czym jak rozsmarujesz ten spray niemiecki gazetą albo szmatą, to on nie spełniał tego, on był obliczony po to, żeby właśnie potem tym papierowym wchłaniającym ręcznikiem osuszyć. U nas nie było tradycji osuszania, no w związku z czym tak to wyszło i Matki Boskie zaczęły znikać po prostu z Polski strasznie, jak ręczniki się zaczęły propagować. Laicyzacja przez ręczniki. Dokładnie. Matka Boska została dosłownie wytarta po prostu z polskiej tradycji ręcznikiem, ale również niemieckim, bo ja przypominam, że na początku te ręczniki, zanim zostały produkowane w Polsce, to były też produkowane właśnie w Niemiec. Przyjeżdżały tutaj z Niemiec, tam skąd jeszcze, pewnie z jakichś tam dalszych, no ale ze zgniłego zachodu, jakby na to nie patrzeć, ze Skandynawii. Te ręczniki przyjeżdżały. Coś mam komentować tutaj. Ktoś mnie pyta, czy skomentuje coś. Czekam, czy to Wojtko skomentuje, ale co? Kira, jakbyś mógł powtórzyć, bo ja nie wszystko mogę, nadążam czytać, wiesz, na czacie. Jak możesz napisać, to bardzo cię proszę, to chętnie skomentuję. Jeżeli oczywiście będę się znał, bo ja nie jestem Ryszard Czarnecki, żeby powiedzieć na każdy temat i wszystko, co chcecie usłyszeć. Ale się wygadałem, Piotrze. Teraz ty mówisz, bo ja normalnie nagadałem się, kurczę, wiesz, tak, jak dziewczyna, tak, z Dubaju. Żeby wrócić do podsumowania tygodnia, tak, bo mieliśmy się dyscyplinować. Poza tym, że jak co tydzień właściwie zrobił na mnie wrażenie Kukiz, że oczywiście się wycofał z poparcia do tej komisji śledczej w sprawie Pegasusa, to cała opozycja miała złudzenia, że on na pewno już będzie fajny i dobry. Poza tym, że Hołownia zrobił na mnie szokujące wrażenie, że jednak jest niesamowicie pusty. Myślałem, że jakby to wiem, ale widziałem go w Polsacie bodaj i tak. Taki był nakręcony z takim pustosłowiem totalnym, no przepraszam, no totalnym, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że zrobił na mnie negatywne wrażenie. Zdziwiony. Ty jesteś młodszy niż się wydajesz, bo jesteś młody, bo jesteś ciągle zdziwiony. Chciałem jeszcze natomiast jeden wątek dodać, pewnie o nim czytałeś, bo znowuż jestem romantyczny, ale jednak jakby zrobiło to na mnie smutne wrażenie, bo sam trochę brałem w tym udział, że tak powiem, pośrednio. Mianowicie ta historia, że warszawski ratusz zaproponował 162 zł za metr na Nowym Świecie,
czyli strasznie dużo. Nie 162 zł za metr, czyli no 50 metrów 8 tysięcy. No to strasznie dużo, ale Nowy Świat jest w centrum. Nikt się na to nie zgodził w przetargu i tam faktycznie na Nowym Świecie, jak ktoś jest poza Warszawy, to wam zapewniam, to jest centralna ulica Warszawy, Nowy Świat, bardzo droga zresztą, no ale mimo to 162 za metr, no to jest strasznie dużo, w związku z tym no 10 metrów 1600 zł, nie? No i nikt się nie zgłosił. I po tym, jak się nikt nie zgłosił, ratusz postanowił poza przetargiem przyznać katolickiemu kościołowi narodowemu, bo 5 zł za metr na Nowym Świecie, czyli luksusowa lokalizacja bez przetargu i argumentują, że w końcu nikt nie chciał za 162, no to zeszli na 5 i dali kościołowi bez żadnego przetargu i konkursu. Ja mówię, że mnie to częściowo dotyczy i mnie to tym bardziej wkurzyło, poza tym, że ja nie znoszę nierówności wobec prawa. Ale poczekaj Piotrze, wyjaśnij jeszcze raz, bo żeby to dobrze wybrzmiało, rozumiesz? Czyli tak, czy ja to dobrze rozumiem? Był kawałek ziemi do wzięcia. Tak najprościej, kawałek ziemi w Warszawie. Biurowa powierzchnia. No tak, ale kawałek ziemi, żeby tak już nazwać, tak. Był kawałek ziemi do wzięcia, no więc się pomyśleli, warte to jest na przykład tam 100 tysięcy miesięcznie. Dajmy na to, nie? No ale wszyscy, rynek, który to zweryfikował negatywnie te ceny, tak? Powiedzieli, nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić żadnego interesu, który by nam gwarantował oddanie tych 100 tysięcy plus jeszcze zarobienie na życie. Przepraszam, a wizerunkowo też nam to do niczego nie jest potrzebne. Przepraszam, nie jesteśmy zainteresowani. No to wtedy ci oni nie wpadli na pomysł, na przykład, a może faktycznie, może to taniej by trzeba, albo na przykład nie wpadli też na pomysł, że a to może wykorzystamy, skoro to jest nasze, to może na jakąś instytucję taką państwu, miastu przydatną, tylko pomyśleli, ale... A kiedyś to ksiądz taki był, coś mówił, że coś chce, tak? No był, no to dłoń do niego, łap. Tak, to można tak, tak dobrze rozumieć, tak? Dokładnie tak. Zarypiać, po prostu zarypiać. Dokładnie o to chodzi. Więc aż się narzuca, że jakby wolny rynek, że jeżeli za 162 zł za metr ich nie chciał, to może trzeba było na przykład na 120 zejść i poczekać chwilkę. Albo jeżeli już chcieli coś z sensem, tak jak powiedziałeś, to wtedy rozpisujemy na przykład konkurs, że może jakieś, nie wiem, zgłoszą się fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe. A mówię to o sobie, ponieważ my w środku epidemii, jako związkowa alternatywa, poszliśmy do miasta i to do wielu instytucji miasta. I mówię, słuchajcie, jesteśmy związkiem zawodowym, non-profit, mamy to wpisane w statut, jesteśmy ubodzy, chcemy działać na rzecz ludzi, nawet daliśmy przykład inicjatyw, tutaj czysto statutowa działalność. Czy macie cokolwiek ze zniżką, nie? Cokolwiek. Nie, niestety, tu tylko oficjalne i na starcie najtańsze te 20 zł za metr, ale to i tak za 3 miesiące, więc nie ma w ogóle o czym gadać. Ja mówię, ale zaraz, połowa jest pusta nawet na tym Nowym Świecie. Nie, to w ogóle nie, to niestety bardzo panu dziękujemy, ale do widzenia, nie? Więc tym bardziej mnie to wkurzyło, że patrzę, 5 zł bez przetargu, bez konkursu, tylko dostaną kościół, no bo w sumie no powiedzieli, że będą działać zgodnie ze swoim statutem, nie? Nawet nie nic, tylko zgodnie z działalnością statutową, tak jak my byśmy działali zgodnie, którą my mamy w statucie, to oni nawet żaden projekt konkretny, tylko po prostu powiedział... A ktoś to oprotestował? Czy byście to oprotestowali, czy nie? Tak, to znaczy ja napisałem taki i napisałem też do przedstawiciela miasta, że co to w ogóle ma znaczyć. Ale nie czy napisałeś, tylko czy to jest gdzieś oficjalnie oprotestowana decyzja? Wiesz co, z tego co wiem, jak chodzi o te miejskie gremia, to niejaka Diduszko z tych radnych wysłała zapytanie i wyraziła, że tak powiem, niezadowolenie, co to ma być. I to jest takie... Nie, to ja, proponuję, to musi się ukazać w tym sensie, musisz być na to kwit. Po prostu pamiętaj, że takie pisma typu, a ja wtedy na imieninach u Władka mówiłem, że to głupie jest. To powiem, ale nie pamiętam, nie ma nic w papierach. Jeżeli nie będzie w papierach po prostu zwykłego odwołania się od takiej decyzji, a nie, to ja... albo zaskarżenia takiej decyzji, tak. Że jakim prawem bez przetargu kościół dostał. Nie, więc w tym sensie to tak ja zapomniałem, że tak, bo ja się o tym dowiedziałem bodaj przedwczoraj, więc dobrym pomysłem będzie, jak faktycznie wyślę w ramach informacji. Musi być, zapytanie. Musi być.
Wszędzie i ty musisz mieć kopię i tak dalej, bo to muszą, oni się też muszą nauczyć, że ktoś ma, że ktoś robi, wywiera presję. A z tym naprawdę można iść nawet do sądu. Tak po prostu przykładowo, rozumiesz, ty masz tą instytucję swoją i przykładowo normalnie powiedzieć, że nie, no nie może być tak, że Kościół, czy w ogóle jakakolwiek instytucja poza przetargiem, poza konkursem, poza czymkolwiek, tak dostaje po prostu. Ja przypominam, że radio, w którym pracowaliśmy wspólnie, dla którego pracowaliśmy wspólnie, przecież dostało za jakieś grosze, płaciło za wielkie pomieszczenia, ile tam tych, no 150 metrów tam chyba było, 200 metrów chyba powierzchni, za jakieś grosze, bo był 1000 zł czynszu, czy coś takiego, za to w ramach z puli dla organizacji non-profit właśnie, dla organizacji społecznych. I że tylko trzeba było przyjść i uzdatnić, także na własne, za własne pieniądze, żeby było to wyremontować i tak dalej. Presja ma sens, można nawet odebrać, kurczę, wieś temu pomarańczowemu medium, bo ono nie spełnia swoich żadnych teraz. Ja tam nie namawiam, bo to zapomniana historia, ale mi chodzi o to, że takich lokali jest wpyte, rozumiesz, w Warszawie, których nie można, wiecie, żeby nikt z nas nie, do nas teraz nie miał pretensji, że my chcemy ludziom mieszkania zabierać. To nie są, bo to są powierzchnie, których nie można przeznaczyć na mieszkanie. One są, to jest zupełnie inna pula, ich nie można przeznaczać na mieszkanie. To nie jest tak, że Piotrek chce teraz odebrać, wysiedlić panią Jadzie z szóstką dzieci, bo związek zawodowy tu będzie. To nie, zupełnie nie o to chodzi. Jest pula lokali należących do miasta, które może albo komercyjnie wynająć, albo przekazać na cele społeczne za właśnie zwrot kosztów, czy takie, tylko, po takich mikroopłatach. W tym wypadku wygląda to na deal z tym kościołem, dlatego że jeżeli najpierw daje się cenę zaporową 162 za metr, czyli nawet jak na Warszawę, to jest bardzo dużo jednak, nikt się nie zgłasza, więc jakby pierwotne przeznaczenie jest komercyjne jednak na zysk, a zapewniam was jako warszawiak, na Nowym Świecie jest sporo takich siedzib teraz, więc miasto na tym traci, bo nikomu nie wynajmuje po prostu. No więc jeżeli miasto chciało się wzbogacić, no to zgodnie z logiką rynkową trzeba było 162 zamienić na 130, 120, a nie, i spróbować wtedy. A to, że oni momentalnie przeszli na 5 mil, akurat tak się złożyło, że jedna organizacja, której natychmiast dali, i to jeszcze nie na konkretny projekt. Przechodzili z tragarzami akurat. Tak, więc to no, wygląda słabo, krótko mówiąc, faktycznie. Dlatego mówię, to się powinno zająć, wiesz, no akurat no, nie nasza wina, akurat nas dwóch nie jest winą, że akurat Ziobro jest prokuratorem teraz, nie ten, no nie będziesz czekał z wnioskiem do prokuratury czy na policję, aż Platforma wygra wybory, no jednak wiesz, no i mogą cię uznać za donosiciela i tak dalej, no ale prawo jest prawo, no nie może być takich rzeczy. Ja też namawiam was wszystkich, gdziekolwiek, w jakimkolwiek mieście, miasteczku czy gminie, gdzie takie rzeczy się dzieją, pamiętajcie, że to wszystko nie może być, że piszecie gniewny list potem, albo list do redakcji, albo coś tam. Naprawdę, ja zawsze każdego namawiam, musi być coś, na czym macie podpis, że zostało doręczone, że jest oficjalnie, że jest obowiązek udzielenia odpowiedzi, którą też musicie, bo pamiętajcie, że jest obowiązek udzielenia odpowiedzi na takie coś i ewentualnie do prokuratury, niech sprawdzają, niech, jeżeli nie ma nic takiego, no to niech się nie martwią, jeżeli to było dobrze, bo naprawdę takich lokali, jakbyśmy tak przejrzeli się też, nie tylko w Warszawie, ale jakbyśmy tak zobaczyli, jakie organizacje mają takie lokale dostali, to jest po prostu, no to jest zatrważające. Zresztą tu nie chodzi o to, żeby wysiedlać wszystkich i tak dalej, jak coś, bo niektóre organizacje mają przejściowe problemy, fundacje też mają przejściowe problemy. Wiemy, że niektóre straciły teraz na przykład finansowanie, które są bardzo zacnymi fundacjami, więc to nie o to chodzi, że one teraz nie działają, tylko chodzi o to, żeby się przyjrzeć w ogóle. No ale widzisz, no, daje na przykład ten Bąkowski, czy tam Bąkiewicz dostaje. Bąkiewicz na uchodźców. To jest po prostu. No więc właśnie, no. Ponty państwa.
I wielki ośrodek dostał, rozumiesz? Wielki kawał ośrodka, to wy byście mogli starym związkowym zwyczajem, jak CRZZ kiedyś, mieć swój dom wczasowy normalnie, byście mieli, jakbyście tam dostali to, a oni to dostali na organizację szkoleń różnych i tak dalej. Tam strzelnicę zrobią na pewno i jakąś taki, wiesz, gabinet tortur pewnie, żeby się uczyć w dobu klasycznym zadawaniu bólu, wiesz. I robić. Ale to muszę ci powiedzieć, że namawiam cię do wejścia na drogę tak zwaną prawną, bo to uczyni też dobrze dla innych. Rozumiesz, żeby tak, miasto nie tak, może. Tak, które też powinna być. Takich, że, i to pamiętajcie, wszyscy też pamiętajcie, nie wystarczy pismo, czy tam do jakiegoś waszego ulubionego radnego, czy posła, czy coś takiego. To się rozejdzie, jak wiecie, to milionie pism różnych będzie i koniec. Nie? Tu trzeba po prostu napisać podanie, napisać wniosek do prokuratury, czy do innej tam ABW, AWS, RH30, czy gdzie tam oni tych organizacji jest. Piotruś, musimy kończyć. Bardzo mi było miło z tobą jak zawsze i mam nadzieję, że dzisiaj udało nam się poruszyć też kilka tego tygodniowych wydarzeń. Zobacz, byliśmy naprawdę dzielni, że nam się to udało. Wy byliście dzielni, że z nami byliście, drodzy moi. Pamiętajcie, że Piotrka możecie znaleźć tutaj właśnie na falach, tak ładnie powiem, Resetu Obywatelskiego w środę o godzinie 17, nas dwóch w piątek o godzinie 21, a mnie już od poniedziałku, jak zawsze, na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery od 10 do 13 codziennie. Trzymajcie się, dziękujemy Filipowi za oprawę tego odcinka. Tobie, Piotruś, dziękuję i życzę ci bardzo miłego weekendu. Przypominając, że Jezus nie zmartwychwstał, bawmy się dobrze w ten weekend. Żyjmy, żeby inni byli z tego zadowoleni, że jesteśmy na świecie. Nara. Reset Obywatelski.